Liga Mistrzów daje nam fantastyczne, nieprzewidywalne rozstrzygnięcia, tak jak i wczoraj, bo rozstrzygnięciem pewnie nawet tego dwumeczu możemy nazwać wynik 3-0 dla Manchesteru City z Bayernem. Inter wygrywa za to z Benficą na wyjeździe 2-0, a dzisiaj hity, no bo mamy Real z Chelsea i przede wszystkim w Mediolanie Milan znowu gra z Napoli, a my dzisiaj w bardzo, bardzo ciekawym składzie, mianowicie pierwszy raz u nas człowiek, który Manchesterowi City akurat potrafi trafić, Mateusz Możdżeń. Dzień dobry. Myślę, że tego gola będą ci wypominać i wypominać, ale to tylko dobrze, nie powinna to być jakaś męcząca sprawa. Po latach już każdy sobie zdaje z tego sprawę, jak to wyglądało i będzie powtarzane i chyba to jest no, najbardziej kolorowe w mojej karierze oczywiście i zderzę się z tym już na zawsze. Maciek Łuczek. Dzień dobry. Myślę, że on kolorowe życie to ma codziennie. Ale ja City niestety nie mogę tego oglądać jak Rodri wczoraj. Tak się teraz zastanawiam, który gol był ładniejszy, czy Mateusza, czy Rodri. Zaraz właśnie do tego nawiążę i Maciek. Możemy to przerzucić do Maciej. TVP Sport. Dzień dobry, witajcie. Ja nie mogę się pochwalić golem, ale mogę się pochwalić golem Macieja Iwańskiego. Kiedyś strzelił bramkę w reprezentacji nawet. Pamiętacie, był taki zawodnik. Nie pressingiem, nie. Ja taki jak on robiłem. Ale pamiętam, że kiedyś komentowałem mecz reprezentacji, kiedy on strzelił gola w Hiszpanii w meczu towarzyskim i to chyba w ogóle nawet bezpośrednio z rzutu wolnego. Tak? Zimowe, okropne zgrupowania, tak? Słuchaj, może dla kogoś były okropne. My sobie jechaliśmy nawet był na tej. Nie, nie byłem. Nie byłeś? Nie słuchaj, byłem. Turcja, ale zapewne Hankara było najciekawiej, bo to Portugalia, bo to Hiszpania. Grałeś jakieś takie dwa mecze, które wiedziałeś, że wygrasz generalnie. To prawda. Dużo fajnych nazwisk. Nie, Łukasik na przykład potrafił tam grać. Tak. Tego typu to były nazwiska. Natomiast jeśli chodzi o bramkę Rodriego wczorajszą i Mateusza, to najpierw zapytam ciebie, ale na czacie też was zapytamy zaraz w ankiecie, czy Rodri City kontra Bayern, czy Mateusz Możdżeń w barwach Lecha City. Jak ty to widziałeś, czy Rodri ma się czego uczyć jeszcze pod kątem to była lewa noga. Grubo zaczyna, widzę. Tak, bardzo grubo. To była chyba jego lewa noga, w ogóle słabsza, tak? Bo Rodri jest prawo właśnie nożny, także za to szacunek, za podjęcie decyzji w ogóle. I czy to była taka też bez szans strzał? To nie powiedziałbym. Nie byłem przekonany o 100%. Jak pierwszy raz to widziałem, oczywiście z akcji live, no to bez szans. Ale po powtórkach paru już dochodzi mnie taka myśl, że Sommer mógł odrobinkę dać siebie więcej. O proszę, to też jest opinia ciekawa, żebyś nie myślał, że będę tylko dzisiaj miły i złodzący, to do Korony Kielce i takich tam czasów też przejdziemy. Natomiast mówiąc zupełnie poważnie, będzie jeszcze z nami dzisiaj Mateusz Święcicki prosto z Mediolanu i wydaje mi się, że on już wstał, a jak Mateusz Święcicki rano wstał, to znaczy, że ma głowę pełną pomysłów i ciekawych test, które nam przedstawi. Natomiast zaczniemy sobie jednak od City z Bayernem, no bo panie Maćku, mam wrażenie, że zamknięty mamy dwumecz. A w przypadku meczów Bayernu w Lidze Mistrzów to jest nieprawdopodobne. Panie Samuelu, no powiedzenie w przypadku niemieckiego klubu i to jeszcze Bayernu Monachium, że dwumecz jest zamknięty, zawsze jest ryzykowne, ale no, mecz wczoraj był świetny do oglądania z perspektywy na przykład kibica City, bo jak ktoś jest kibicem Bayernu, to mógł sobie trochę włosy rwać z głowy, szczególnie w drugiej połowie. W ogóle wyobraźcie sobie taką sytuację, przenosząc na nasze podwórko. Mamy walkę o tytuł Legia Raków i Legia sobie zmienia trenera. I nagle okazuje się, że w zasadzie, ale dlaczego? Przecież wcale nie jest tak źle, nic się tam wielkiego nie dzieje. No, przychodzi Tuchel, który generalnie jest guardiolistą, tylko Tuchel jest guardiolistą trochę innym niż Guardiola, bo Guardiola opiera się na czymś, co w trenerce jest powtarzaniem schematów, na wtłoczeniu. Oczywiście mamy ten procent tej dowolności na boisku, natomiast on chce, żeby wszyscy jakby zrozumieli jego filozofię i ją idealnie implementowali w grę. No, ale Tuchel ma trochę inne podejście i wczoraj to się przez ten kontakt tak zabawnie oglądało w pewnej chwili tego meczu, bo Tuchel uważa, że piłkarze powinni rozwiązywać problemy. Czyli, że powinno im się dawać maksymalnie dużą liczbę. On oczywiście też w jakimś tam stopniu opiera się na powtórzeniach, natomiast on głównie w treningu stara się wytworzyć taką liczbę sytuacji trudnych, że zawodnik ma do podjęcia wiele decyzji w krótkim czasie, żeby oni pod presją w tego typu właśnie meczach jak wczorajszy wiedzieli świetnie, jak mają sobie radzić. Czasami to działało doskonale. Ten kontekst zresztą finału wygranego przez Tuchela z Guardiolą też bardzo ciekawy.
Natomiast wczoraj, jak patrzyłem na Bayern, zastanawiałem się, czy oni nie mają już tak od 15-20 minuty zdecydowanie za dużo problemów do rozwiązania. I teraz pytanie, czy za kilka miesięcy będą potrafili to robić, czy to będzie taki wielki, ale nieudany eksperyment z wyrzuceniem Nagelsmana, który miał 21 bramek zdobytych, dwie stracone i to jest Wiktorią Pilsno, kiedy nie miało to znaczenia. Poradził sobie z Interem, gdzieś poradził sobie z Barceloną, poradził sobie z PSG, przychodzi Tuchel i dostaje trójkę od Guardioli tak na dzień dobry. I to tak, to było takie bardzo mocne, wręcz bicie po twarzy. Nie wiem, czy to jest zamknięty dwumecz, bo to jest jednak Bayern Monachium, ale gdyby miała się powtórzyć dyspozycja z wczoraj, no to nie ma dyskusji, no to wszystko jest pozamiatane. Więc pytanie, czy Guardiola, który ma jakiś problem z Ligą Mistrzów poza Barceloną, jest w stanie coś na tyle popsuć w meczu rewanżowym, bo to najpierw musielibyśmy na niego spojrzeć i na City, żeby coś tam się pozmieniało. Mnie w tym meczu, może to jest drobiazg, ale zastanawiała mnie jedna rzecz. Nie wiem, czy pamiętacie, 2004 rok, pewnie nie, ja pamiętam, bo bardzo mocno wtedy, zaczynając przygodę w telewizji, każdy taki wyjazd na Ligę Mistrzów gdzieś tam mocno we mnie żył i rezonował. Poleciałem do Paryża na mecz PSG z Chelsea. I Mourinho przejął wtedy Chelsea, oczywiście Drogba, tak, który tam strzelił dwa gole, załatwił sobie dwa dni wolnego i tak dalej. Ale zagrał William Gallas, który we wcześniejszych 5 czy 6 kolejkach Ligi Angielskiej nie zagrał ani sekundy. Ja sobie na swój własny prywatny użytek nazwałem to syndromem Gallasa. Bo po meczu na konferencji zapytano Mourinho, dlaczego wyszedł na 90 minut na Paryż z Gallasem, z którego wcześniej nawet nie dał mu powąchać murawy przez cały sezon. I Mourinho mówi, to jest bardzo proste. Mamy zawodnika, który rozumie kulturę francuską, mamy zawodnika, który świetnie wie, czym jest Paryż i po prostu on wie, czego się spodziewać po tym rywalu. I wczoraj patrzyłem sobie tak na Cancelo wchodzącego na te ostatnie minuty, jak już wszystko było tam rozstrzygnięte. I to jest może drobiazg, to jest jedna pozycja, to jest jeden piłkarz, ale zastanawiałem się, czy w tym całym systemie nowym, który wprowadza Tuchel, ma bardzo mało czasu, a przecież swoje pomysły, swoją rewolucję, swoje patrzenie na Bayern, na grę w piłkę musi wprowadzać, musi robić coś innego niż Nagelsmann, bo inaczej zmiana byłaby bezsensowna. Pomijając jakieś kwestie szatni, o których może nie wiemy, o których gdzieś tam też Niemcy piszą. Zastanawiam się, patrząc, zawsze obserwuję zawodników i też kiedy komentuję mecze, patrzę pod kątem byłych zawodników tego klubu, albo zawodników, którzy grali w tej lidze. Jak ci trenerzy na to patrzą i czy ta sytuacja zawodników się zmienia, jeżeli grają z takim rywalem jak Bayern? Ja byłem przekonany, no, nie znając może pomysłu Tuchela na ten mecz przed meczem, że ten Cancelo zagra. No bo kto może mieć większą motywację na boisku, niż zawodnik, który zmienił właśnie, był w jakiś tam sposób odrzucony przez Guardiola, żeby się pokazać na tym stadionie. No jak było, to wiemy, choć oczywiście nie jest to żadną przyczyną porażki. Moglibyśmy tak długo i pewnie będziemy długo o tym meczu rozmawiać. Natomiast oglądało się to kapitalnie, bo wątków było tam z 10 co najmniej tego spotkania, a ja myślę, że też tym meczem, bo wy wrzuciliście rano taką grafikę Haalanda, jaką on ma statystykę w Lidze Mistrzów. Jak my sobie dyskutujemy, kto jest teraz najlepszym napastnikiem, jak to wszystko wygląda, no myślę, że Haaland pod kątem dziewiątki, no to... No o czym my tutaj rozmawiamy? Ja nie dziwię się, że oni chcieli każde pieniądze mu zapłacić i połamać całą siatkę płac w Monachium, żeby tylko on grał dla Bayernu, bo no ten chłopak na współpracy z Guardiolą jeszcze tylko może skorzystać. Jest niemożliwy. Jest niemożliwy. 7 meczów i 11 goli, to właśnie widzimy na ekranie, a co do tego Cancelo, to trzeba się zgodzić, no nawet Stanisic grał przeciwko PSG zamiast właśnie Cancelo, tam względy taktyczne niby, ale faktycznie nie jest to na pewno klub marzeń dla Cancelo, jeśli chodzi o to, ile minut spędza na boisku. To ja zapytam drugiego pana Maćka, kto do wyróżnienia i niech Mateusz się już nad tym zastanawia, ale ciebie zapytam o Bayern Monachium, a Mateusza o City. To do wyróżnienia w Bayernie. To w trudnej sytuacji mnie teraz też. Na pewno nie Zomer. Zwłaszcza jako eksperta Ligi Angielskiej, ale spróbuj. Na pewno nie Zomer, na pewno nie Upamecano, więc tak możemy skreślić kolejnych zawodników Bayernu. Zresztą no, trudno kogokolwiek w taki sposób naprawdę konkretny chyba wyróżnić na plus, chyba że chcesz wyróżnienia na minus. No to na pewno Upamecano i Zomer byliby dla mnie takimi dwoma zawodnikami, którzy chyba mogli zrobić więcej w tym meczu, którzy mieli przy niektórych straconych golach sporo do zawinienia. Były takie momenty, kiedy mógł się podobać Jamal Musiala. Miał tę sytuację na samym początku meczu jeszcze przy 0-0, więc tam wtedy chyba Ruben Dias tak ten strzał zablokował. I tak naprawdę ten Bayern był tak mocno zdominowany, nawet w drugiej połowie też przez Manchester City. Nie było takiej odpowiedzi, bo czasem
Jest tak, to choćby ostatni mecz Liverpoolu z Arsenalem w Premier League wyglądał w ten sposób, że okej, jeden zespół dominuje przez tak 20-30 minut, ale potem następuje pewne odwrócenie ról i nie jesteś w stanie utrzymać tej dominacji na przestrzeni większości spotkania, a Manchester City od kiedy trafił po raz pierwszy ten piękny strzał Rodriego, swoją drogą pierwszy gol jego w Lidze Mistrzów, więc tak wybrał sobie niezły moment i niezły strzał na to. Niestety wchodzisz w pole Mateusza już. To dobrze, możemy się City. Wiesz co, ja bym miał w City. Jak mówił tak, no City, mów. To nie, niech Mateusz powie, kogo on by wyróżnił, bo ja mam dwie takie nieoczywiste kandydatury, więc może jeśli Mateusz ich nie dotknie, to ja chętnie przejmę pałeczkę. Wiecie, co mi przypomina to rozdział ról przez pana Samuela? Kiedyś, dawno temu w TVP było tak, że mieliśmy mecz NBA w nocy. Nie było w ogóle powtórek, nie było internetu. Pamiętacie, tak w nocy chodziło NBA. Było. Jak nie było internetu, ja nie pamiętam. Ale istniało, no. Masz rację, nie wziąłem tego pod uwagę. No, ja jestem 79 rocznik. I było tak, że był jeden bardzo znany komentator NBA i drugi taki mniej znany. I ponieważ mecz był już rozstrzygnięty i wynik był znany, to ten bardziej znany zawsze mówi temu mniej znanemu, to ty komentuj Utah, a ja sobie wezmę Chicago. Aha. No i zawsze było tak, że jeden miał, no naturalnie kojarzył się z tymi, którzy wygrywają i fajnie idzie i w ogóle... No tak. A ten drugi miał problem, bo musiał jakoś odnieść się do tego, no więc taki Maczka, dokładnie Maćka, no utopiłeś go po prostu z rana. No. To City utopiło Bayern przy okazji. A ja bym dał jeszcze z Bayernu Sané, bo on dochodził, to on jedyny oddawał te groźne strzały i on chyba te dwa w drugiej połowie i chyba sam na sam jeszcze miał. No to tu bym wyróżnił akurat Edersona w tym momencie, bo to było chyba przy 1-0 jeszcze, to sam na sam Sané. Tak, no to tu ja bym od razu Edersona, bo to był mega ważny moment, mi się wydaje, bo jakby złapali kontakt, to różnie mogłoby się skończyć, bo od tej 70 minuty łatwo już tam powiedzieć, co się dalej wydarzyło. Ale słyszeliście Tuchela po meczu? Tak, że był zakochany. Jak powiedział, że nie da się zatrzymać z takiego strzału, jeżeli ktoś na pozycji numer 6 w ten sposób kopie piłkę, to sorry, to nie da się tego zatrzymać. To ciekawe. No strzał piękny, natomiast... Faktycznie. Ogólnie on chwalił swój zespół bardzo mocno, Tuchel, po spotkaniu i... Ja też bym się do pewnego momentu zgodził, że do tej 70 minuty, okej, City stwarzała więcej sytuacji i klarownych, ale z gry nie dali się zdominować, o tak, jak to zazwyczaj bywa w Premier League czy coś, to oni raczej te posiadanie piłki bywa z 70 do 30. Dobici, ale wynik dobrze, jest... Bayern miał więcej piłki, tak? Bayern miał 54%. No więc właśnie... 54, te oficjalne statystyki UEFA, właśnie sobie zerkam, 54 Bayernu przez cały mecz. Natomiast dla mnie to było dziwne, co powiedział Tuchel, ale wydaje mi się, że to jest bardziej komunikacja do szatni, do kibiców, że on jest zadowolony, że było fajnie. On kilka razy powtarzał to, że zostaliśmy ukarani za drobne błędy. Ale czekajcie, generalnie tak, drobne błędy, ale konsekwencją tego wszystkiego jest 0-3 i tak. Zastanawiam się nad tym, że Bayern Monachium Tuchela przegrywa przecież w pucharze, odpada z niego, ma problemy w lidze z Borussią i do tego przecież, oczywiście nie chodzi mi o bezpośredni mecz, tylko o tabelę, i do tego mamy Ligę Mistrzów wczoraj. No Tuchel zaczął tak źle jak nikt chyba w Bayernie Monachium. Myślę, że statystyki zaraz znajdziemy, które wskażą na to, że no, przed Jupem Henkesem musimy szukać. No też nie każdy przychodzi. Zaczynał od razu od meczu z Manchesterem City, niemal w którymś swoim spotkaniu. Tak? Jak wchodzisz sobie spokojnie w sezon, a z reguły w Bayernie tak to bywało, no to też trudno porównywać kogoś, kto zaczyna Bundesligą od tego, że jedziesz na Manchester City, gdzie też były jakieś takie pojedyncze dobre wątki. Zresztą fakt, że Mateusz i całkiem słusznie wyróżnia Edersona, moim zdaniem w ogóle top 3 zawodników City w tym meczu. On miał też takie wyjście, ale Manuel Neuer w Fantastycznie tak przeczytał, takie prostopadłą piłkę i wyszedł, miał obronioną sytuację sam na sam, kilka świetnych interwencji, no to też pokazuje, że Bayern jakieś sytuacje sobie stworzył, ale City też było zabójczo skuteczne wczoraj, to co mieli, to naprawdę wykorzystywali, tak rozmawialiśmy o Haalandzie. I o tych jego golach w Lidze Mistrzów, ale za właśnie sytuację z drugą bramką on mógł strzelać. Gdyby był takim napastnikiem tylko szukającym goli, no to przy jego osiągnięciach strzeleckich, przy jego umiejętnościach, to jest spokojnie sytuacja, z której można próbować uderzenia na bramkę. A mimo to on widzi, że wybiega Bernardo Silva, że można dośrodkować z takiej nieoczywistej pozycji dla napastnika i on odgrywa do kolegi z zespołu, więc to też pokazuje, że on nie jest takim piłkarzem, który na siłę musi szukać za wszelką cenę gola. Jeśli ma tylko okazję, też przypomina mi się kilka spotkań z Premier
Premier League, też, kiedy miał okazję, czy to zagrać tak na ścianę, czy odegrać do kolegi zespołu, taki był mecz choćby z Newcastle, gdzie chyba też Bernardo Silva swoją drogą strzelił gola, to on naprawdę jest też takim piłkarzem spokojnie pracującym dla drużyny, a mimo to te statystyki strzeleckie ma niesamowite. 45 gol łącznie w tym sezonie, jeśli chodzi o Manchester City. Pobił rekord Van Nistelrooya z United, który miał 44. Jeśli chodzi o wszystkie rozgrywki w angielskim futbolu, jeszcze zostało przynajmniej jeden mecz w Lidze Mistrzów, a pewnie przynajmniej trzy, plus w Lidze Angielskiej też po 8-9 spotkań jeszcze. No to myślę, że go Guardiola jeszcze brutalnie rozwinie. Że to po prostu to oczywiście on ma pewne ograniczenia fizyczne, co może brzmieć śmiesznie, ale wiemy, jak on jest zbudowany, jaką ma tę motorykę, na co musi uważać. Ale zatrzymaj Haalanda, to jest koszmar dzisiaj, jak jesteś obrońcą jakiegokolwiek klubu na jakimkolwiek poziomie. Jeszcze przy tym systemie, jaki ma City, gdzie tak naprawdę nie wiesz, skąd ci przyjdzie zagrożenie, bo zagrożenie może przyjść z każdej strony. No i do tego jeszcze masz, zobaczcie, że wszedł Alvarez, który też miał przecież sytuację dwie, ten drugi strzał przepiękny tuż obok słupka, bardzo fajnego takiego szczura puścił, gdzie Sommer tutaj rzeczywiście zrobił dobrą robotę. Wczoraj oglądałem oczywiście studio, słuchałem w Polsacie, Tomek Hajto tam dosyć mocno się wyżywał nad Sommerem, że mu po prostu brakuje kilkunastu centymetrów. No tak, ale Tomek Hajto też powiedział, że jakby Neuer bronił, to by nie było dwóch goli na 100%. No ma prawo być do tego przekonany. No tak, ale Tomasz Hajto jest do wielu rzeczy przekonany. Słuchaj, no, to jest inna kwestia. Z tego co pamiętam, niektórzy widzieli tam Gikiewicza w Bayernie, który może by teraz bronił na City. Natomiast ja wiem, czy Sommer byłby jeden winnym tej porażki. Nie, absolutnie. To jest trochę jak nauka nowego języka, przyjście nowego trenera. Bo z jednej strony Maciek masz 100% racji. Nikt tak nie zaczynał, albo mało kto tak zaczyna, że od razu ma Manchester City na wyjeździe. Ale już Freiburg w pucharze to nie powinien być jakiś szczególny problem, a jednak mają z tym kłopot, z tym pucharem Niemiec. Natomiast uczenie się tego wszystkiego, to jest taki poker ze strony Kana i Salihamidzicza z tym Nagelsmannem, że pewnie czytaliście te wszystkie artykuły, że jego dziewczyna, która go tam niby rzuciła, jak przestał pracować w Bayernie, ta dziennikarka Bilda, że tam jakieś problemy były w szatni. No nie chce mi się wierzyć, że przy takich statystykach jednak w Lidze Mistrzów, przy tym jak on tę Ligę Mistrzów rozgrywał na myśli Nagelsmana i tym, że wygranie z Dortmundem jakby wracało ich na pierwsze miejsce, oni go po prostu tak lekką ręką się pozbyli. No to jest jednak Bayern Monachium, oni dosyć logicznie działają. Co tam się wydarzyło? Nagelsmann jest w takiej sytuacji, że jakby te wyniki sprawiają, że on się tak w cudzysłowie może czuć zwycięzcą, bo nikt zawsze będzie mógł powiedzieć, nie wiadomo co by było ze mną, a ja miałem 8 zwycięstw na 8 rozegranych meczów. Nikt już tego nie sprawdzi, natomiast oczywiście ten jego wizerunek czysto taki wynikowy, no pewnie teraz wygląda powiedzmy ciut lepiej jeszcze, mimo że wygrał przecież wszystkie 8 spotkań wcześniej w Lidze Mistrzów, 2 razy Barcelona, 2 razy Inter, 2 razy. No tak, ale to przegrana rzutuje na tym, że faktycznie z Nagelsmannem mogłoby być dużo lepiej, ale o ten Bayern was zapytam w kontekście tego, jak wczoraj grali z City. Na podstawie tweeta Przemka Langiera, który napisał, że Bayern wyprowadzał piłkę gorzej niż Polska w Pradze. Faktycznie widzicie podobieństwa? Wiem, że to jest mocne porównanie, ale nie widzę jakiejś krytyki pod tym jego tweetem, tylko raczej słowa poparcia, że nie było to łatwe, a się stało. Bardzo mocny, ale nie zgodziłbym się, że do tego, bo w drugą stronę City też tak nie rozgrywało. Jak mówimy o tym posiadaniu piłki nawet, czy wyprowadzaniu, to też nie było tak, jak do czego nas przyzwyczaili, tak mi się wydaje. I z obu stron było dosyć, na początku meczu zwłaszcza, sporo fizyczności, sporo zamykania tych linii podań, dużo walki i oba zespoły nie dawały sobie rozgrywać, takie jest moje odczucie. Potem wiadomo, już co się wydarzyło. Maciek się krzywi, więc jestem ciekawy, co odpowie. Nie, nie. O tobie mówię. Nie, ja się nie krzywię. No okay, dobra. I to jest moje takie zdanie, nie? Że oba zespoły, to nie może przypisywać od razu, że te 0-3 aż tak sprowadza to Bayern do niczego, tak jakby do... Dobra, co... Jedyne co to było widać po Upamecano z każdym kolejnym tym problemem w rozegraniu piłki, jak on jest już taki zagrzany, że... Chciałby skończyć mecz. Tak, że myślę, że gdyby się wyświetlił jego numer i mógłby zejść nawet w trakcie, to byłby szczęśliwy. Bo to jest pewnie zawodnik, który potrafi rozgrywać piłkę, grać dużo lepiej. Natomiast jeden błąd spowodował wczoraj, że lawinę kolejnych. Jakby. To było bardzo widać po tej 70 minucie, że jeszcze dwa miał takie zagrania, że napędził tak City, że no, skończyło się 3, potem Sommer ratował, wiadomo. Ale że tylko 3 się skończyło potem. Wiecie częściowo, dlaczego mówicie, że tak to było widać? Angielski realizator. Bo w Lidze Mistrzów jest tak, że producentem sygnału jest zawsze telewizja, która jest z kraju, w którym jest mecz gospodarza, tak? Angielscy realizatorzy są trochę inni. Oni trzymają bardzo długie plany. Potem drugim golu, gdzie to była wprost strata Upamecano,
bardzo długo trzymali plan na niego. Tak naprawdę kilkanaście sekund. Tego się generalnie nie robi, robią to Anglicy, oni lubią tak właśnie te indywidualne wszystkie smaczki wyłapywać, kto zrobił błąd, bo my się koncentrujemy generalnie na kontynencie bardziej realizując na tych zawodnikach, którzy zdobyli tu, na trener reakcja. Anglicy lubią tak wypunktować, jeżeli widzą, że to jest oczywisty błąd takiego Upamecano, no to oni go będą trzymali jeszcze tak pod pręgierzem trochę publicznym, bo rzeczywiście było to widać, tam było też takie przejście, gdzie było z niego na Slomo, na Haalanda, który leci w tym deszczu, prawda, i gdzieś tam oni sobie razem z Bernardo Silvą gratulują. Faktem jest, że był koszmarem Upamecano w tym meczu, naprawdę, jeżeli chodzi o prowadzenie, nerwy jasne i właśnie to się zastanawiam nad tym, że taka zmiana trenera poza wszystkimi względami taktycznymi jest też no jednak nauką nowego języka, jak zaczynasz, albo nauką chodzenia na nowo. I no, musisz się potknąć jeden, drugi, trzeci raz, potrzebujesz czasu. No przecież no, to my mamy w Polsce takie przekonanie, że przychodzi trener nowa miotła i nagle cudownie drużyna zaczyna wygrywać. Albo jak tam chyba Krzysiek Stanowski napisał, Lechia Gdańsk zaraz, kibice ich odwiedzą i wygrają cztery mecze. Nie? No to przecież tak to nie działa, szczególnie na poziomie Ligi Mistrzów. To są jakieś zadania, które oni muszą wykonywać, jest jakiś cały system tej drużyny, który został zmieniony, bo Tuchel musiał to zmienić. Ale masz przekonanie, że z Nagelsmannem byłoby inaczej? Bo też musimy pamiętać, z kim zagrał wczoraj Bayern, że to jest Manchester City, który rozbił niedawno Liverpool. Oczywiście Liverpool jest w tym sezonie słabszy, szczególnie na wyjazdach, ale jednak trafili też na taką maszynę, która być może jakbyśmy zamknęli sobie historię z poprzedniej Ligi Mistrzów, wielu poprzednich edycji, no to tak sportowo byłaby pewnie faworytem tej edycji już do końca. Wiesz co, z faworytem tej edycji powiedzieć, że jest ktoś inny niż Real Madrid po poprzedniej, to też tak. Dlatego mówię, gdybyśmy zamknęli, gdybyśmy patrzyli tylko tu i teraz na ten sezon, gdybyśmy nie pamiętali, że City się zawsze wywracało, a Real zawsze wygrywał mimo wielu przeciwieństw losu. Jeśli pytasz mnie o to, czy uważam, że Nagelsmann potrafiłby lepiej poprowadzić ten mecz, to uważam, że tak. Bo oczywiście wiemy, jak myślał Nagelsmann o piłce i to, że oni nie tracili goli, to tak niech, żeby nam nie umknęło, że zdobyli też 21. Że to jest drużyna, naprawdę, ja wiem, że tam rzeczywiście musiało dojść do czegoś poważnego, żeby zdecydować się na tak radykalny ruch, jak odejście Nagelsmanna. Co przecież kosztowało ich też majątek, tak? No bo to, a Bayern zawsze lubi patrzeć na pieniądze i lubią się chwalić tym, że oni mają bardzo zdrowy ten budżet i zawsze gdzieś tam te 300 milionów euro w rezerwie musi być. No to kilkadziesiąt uszczuplili, żeby się pozbyć faceta, który był głównodowodzącym tego projektu. Kilka razy ten Bayern Nagelsmanna widziałem na żywo. Jasne, że to jest gdzieś tam na tle na przykład Benfiki w Lizbonie, no to wygrali sobie 4-0, no to w ogóle nie było w fazie grupowej, to tam to nie było co zbierać z tej Benfiki. I to byłby inny poziom. Natomiast myślę, że Nagelsmann mógłby też lepiej trochę zarządzać meczem, jeśli chodzi też o zmiany w tym spotkaniu, reakcje na to. Tuchel jest bardzo specyficzny. On ma w sobie taki... nie chcę powiedzieć, że to jest gen samozniszczenia. Jeżeli piłkarze go kupią, to tak jak z wieloma trenerami, tylko no to on nie jest Ancelottim i nie będzie Ancelottim. On nie będzie tego opierał na tym, że on jest gdzieś zaprzyjaźniony z tymi zawodnikami, że on umie z nimi rozmawiać. On że jest to charyzmatyczny starszy wujek albo tata. On jest takim generałem, tak? W tej swojej czapeczce, w dresie, ale jest generałem. On od ciebie wymaga. I nie wiem, czy Nagelsmann, bo no, tu nie jesteśmy też w szatni, to opieramy się na pewnych przekazach. Ty się sugerujesz, że Tuchel byłby lepszy na mniejsze kluby niż takie marki? Nie. Absolutnie. No, poczekaj, wszedł do Chelsea, wygrał Ligę Mistrzów, no więc powiedzmy, no tak, ale został zwolniony po meczu z Dynamo Zagrzeb, nie? Tak, to prawda. Też tam okolicznościach, pojawił się nowy właściciel w Chelsea i też chciał... Który, jak wiadomo, lekko zwariował. Gdyby był ten właściciel, który zatrudniał Tuchela, to pewnie jedna porażka z Dynamem Zagrzeb nic by nie spowodowała. Znaczy tamten mecz był dramatyczny, bo go oglądałem. Kolega z Zagrzebia do mnie dzwonił, że idzie, no to mówię, dobra, obejrzę sobie cały ten mecz, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No to przecież tam taka euforia była, dwa dni nie spali po tym meczu kibice Dynama. Natomiast mam na myśli to, że Tuchel jest takim trenerem, który... My way or highway. Nie wiem, czy znacie najlepsze, nie mogę tego powiedzieć. Najlepsze tłumaczenie, ktoś to ostatnio w przeglądzie sportowym napisał, więc najlepsze tłumaczenie w historii polskich tłumaczeń z filmów, my way or highway, czyli plan mój albo... Więc generalnie z Tuchelem jest tak, że jeżeli nie wklejasz się w ten jego obrazek, to będziesz miał z nim problem. I zobaczcie, że za nim się ciągnie taka opinia nie bez powodu, bo to nie jedna szatnia, nie jeden klub, że długofalowo, przecież nawet były teorie, że on nigdy nie trafi do Bayernu, bo nie będzie sobie umiał poukładać drużyny. I wiedząc, że on taki jest, zastanawiam się, czy to, co powiedział wczoraj, mimo tych wszystkich komplementów, które mówicie o Bayernie, bo jednak rzeczywiście 5 minut czasu takiego czystego piłki w grze, więcej miał Bayern.
w tym spotkaniu. No i 0-3 jakby tak, no... wynik idzie w świat. O czym rozmawiamy, nie? Wiadomo, że wynik weryfikuje wszystko. To jest trochę takie pogłosie, jak rozmowa, rozmawiałem z kimś o Gonzalo Feio, tak? O tej sytuacji w Polsce, tego bicia tego prezesa i obrażenia tej rzeczniczki, tego wszystkiego. On mówi, wiesz co, no ale wynik weryfikuje wszystko. I tu się trochę nie zgodziliśmy, no bo z jednej strony tak, ale z drugiej no, nie wolno przeginać. A on mówi, nie, nie, w piłce tylko wynik, no nic innego. Nie, no to jest podejście już bardzo... ale powiedział to trener. Ale powiedział to trener, okej, okay, to ciekawe. Natomiast powiedział to trener i... Ja muszę wam wejść ewidentnie w słowo, dlatego że wczoraj po północy pewien użytkownik Twittera napisał witam i wysłał zdjęcie z Duomo. Natomiast Kazimierz Greni napisał na to ładny ten rynek wieżowym, dawno tam nie byłem. Mateusz Święcicki jest z nami prosto z Mediolanu. Ojej, jakie ty robisz show, dzień dobry. Powiem tak, po pierwsze nie wieżowym, a wieżowem. Tak jak a ja czytam oryginał. Ja bym nie wiedział. Ale Mateusz, przecież Kazimierz Greni jest z Podkarpacia. Słuchaj, no ja wiem, ale to nie moja wina, że nie wie jak się wymawia, więc jeżowem, tak jak w Kieleckiem i w Podkarpackiem, ale w województwie podkarpackim, lekcja języka polskiego. Co tam słychać? Co tam słychać? Powiem ci, że ty przymawiasz właśnie jak taki poważny profesor, bynajmniej nie piłkarski. My jeszcze sobie gadamy o City z Bayernem, a ty tego meczu nie oglądałeś, bo Inter zrobił wielkie rzeczy. Słuchaj, jak można przyjechać do Mediolanu dzień przed meczem Milan-Napoli i oglądać mecz w barze Manchester City-Bayern? No to moim zdaniem to byłby jakiś absurd. Natomiast obejrzałem Inter i przecierałem oczy ze zdumienia, bo uważam, że był to najlepszy mecz w wykonaniu tej drużyny w tym sezonie. I trzeba pamiętać o okolicznościach, bo oni grali po pierwsze w Lizbonie, po drugie z drużyną, która zawsze w 13 ostatnich meczach Ligi Mistrzów zdobywała bramki. Więc mówimy o drużynach, które pokonywała, z którymi remisowała, przeciwko którym grała wybornie. Chodzi o Benfica. I teraz tak, jedziesz tam jako zespół zdemolowany psychicznie w rozgrywkach ligowych i po pierwsze nie tracisz gola, po drugie strzelasz dwa, a po trzecie możesz ten mecz wygrać jeszcze wyżej. Więc ja uważam, że Inter dał dobry sygnał Milanowi, jak rozegrać w taki wieczór pucharowy, znakomite spotkanie. A powiem tak, mi się wydaje, że to nie jest Champions League, tylko Coppa Italia, bo jest taki scenariusz i taka możliwość, że będziemy mieli jedną włoską drużynę w finale Ligi Mistrzów. I powiem jeszcze jedną rzecz, która jest dla mnie absolutnie dominująca. Zdolność do przetrwania trenera Simone Inzaghiego, bo kiedy on rywalizował z Barceloną w tym pierwszym spotkaniu i wygrał 1-0, przystąpił jako trener 9. drużyny w tabeli, drużyny, która na 8 meczów w Serie A przegrała 4, w tym z Milanem, z Udinese, z Romą u siebie i jeszcze z Lazio na wyjeździe i się urwał ze stryczka. Teraz sytuację miał bardzo podobną, bo w lidze Inter gra fatalnie, przegrał już 10 meczów. I znowu Simone Inzaghi pokazuje, puchary są moje. I pokazuje to w drużynie, która miała wielkie problemy w ostatnich latach, żeby w tych pucharach robić wielkie rzeczy. Więc Inter gra w tym sezonie w taką grę, którą możemy opisać określeniem dwa światy. Dokładnie tak, to w takim razie ty już bardzo przesz w kierunku Interu i się wcale nie dziwię. To zamknijmy temat Manchesteru City i Bayernu jedną kwestią. Po pierwsze poproszę o łapki w górę, bo jest naprawdę fajna oglądalność i za to jak wy... Widzę te gesty. I za to jak wygląda dzisiaj w kadrze pięknym. Majestatyczny San Siro. Majestatyczny San Siro, za to jak Mateusz nam tu się przedstawia. Dajcie ale Mateusz, nie wiem czy macie świadomość też tego, tak a propos do widzów, ile go kosztowało to, żeby stanąć pod tym stadionem, bo tam nie ma gdzieś blisko po drugiej stronie ulicy hotelu, tylko tak co najmniej kilometr półtora musiałeś przejść, nie, żeby tam stanąć. Słuchaj, ja śpię tylko w 5-gwiazdkowych hotelach. No to ja znam te w okolicy i każdy z nich jest co najmniej 1,5 kilometra od stadionu. No ale słuchaj, ja mam tutaj prywatnego kierowcę Włocha. A nie. Signor Mateusz Prego. Zmienia postać rzeczy. Nie wpadłem na to. Nie, szanujmy się, jednak człowiek trochę w branży pracuje i już nie może spać w hostelach. Pogadajcie no sobie. Nieprawdopodobne. Jestem ciekawy, w jakich warunkach będą spali nasi koledzy w Poznaniu, między innymi ty, bo przecież zapraszamy was o 9:00. Lokalizację podamy szeroko, ale to chyba Park Mickiewicza w Poznaniu.
zapraszamy jutro wszystkich kibiców Lecha do udziału w transmisji, bo o właśnie, przybił z nami piątkę w Poznaniu Tomasz Wodarczyk, Sebastian Mila, Dawid Dobrasz przede wszystkim na swojej ziemi, Radek Przybysz i właśnie Mateusz Święcicki, który jeszcze jest w Mediolanie, ale jutro będzie w Poznaniu. Natomiast zamknijmy temat City i Bayernu jedną tylko kwestią, jednym pytaniem. Od Mateusza zaczynając i na Mateuszu tym z Włoch kończąc. Czy mecz jest rozstrzygnięty, czy City jest w półfinale? Słuchaj, Sebastian Mila myśli, że wygrał ze mną zakład, więc ja powiem tak, nie ma szans. Jeszcze Bayern może to odrobić, a wy sobie tam poopowiadajcie. Dobra, to? Nie jest jeszcze zamknięty. Nie jest zamknięty ten. Nie chciałbym jeszcze tego i z przyjemnością obejrzę rewanż. Okej, dobra. Panie Maćku? Biorąc pod uwagę historię Manchesteru City, to ja bym też jeszcze nie zamknął tego dwumeczu, tak absolutnie. Dobra. Ja będę w kontrze do was. No, ja uważam, że kwestia awansu już się nie zmieni, chociaż będzie ciekawie. I w takim razie, jeśli chodzi o Mateusza, to rozumiem, że przez twój zakład z Sebastianem Milą, żeby mu nie dać wcześniej nagrody, wiadomo o co się założyliście, to rozumiem, że... Pamiętasz, co wydarzyło się w poprzednim sezonie? Zawsze. Znaczy z Sebastianem Milą można założyć się tak rozsądnie tylko o jedno. O przekonanie. O co się może założyć dwóch Polaków? No panowie. Nie chodzi o nagrodę. Nie, o nagrodę chodzi w tym przypadku, że wiesz. Natomiast nasi widzowie piszą na czacie, właściwie zaznaczają, że Bayern jest bez szans, bo 85% naszych widzów tak zaznaczyło, a tylko 15% uważa, że Bayern jeszcze powalczy. Dobra, łapki w górę załatwione, subskrypcje kto nie dał załatwione, a tobie Mateusz oddam głos co do Interu, bo nie będziemy oszukiwać. My się skupiliśmy na zupełnie innym meczu, a ty mówisz, że Bastoni to jest absolutny mistrz świata. To rozwiń proszę ten temat. Ja nie powiedziałem, że to jest mistrz świata. Nieprawdopodobny jesteś. To ty wyciągasz z kontekstu te wypowiedzi, wpisujesz na Twitter, a później my mamy problemy. Powiem ci dlaczego. Dlatego, że ja powiedziałem tylko, że zagrał bardzo dobry mecz. Ale to już na Twitterze jest, wiesz? Samuel zlecił, żeby dać to na Twitterze. Nie, to Kamil i Krystian Kobielscy działają z tym akurat. Ja tam nie zaglądam, bo nie chcę wpadać w depresję. Natomiast powiem wam, że jeżeli chodzi o kwestię Bastoniego, świetny mecz, także jeżeli chodzi o dośrodkowania, bo on mógł mieć dwie asysty, prawda? Gdyby Dumfries wykorzystał to, co zrobił tak naprawdę Bastoni kilkanaście minut wcześniej, czyli w identyczny sposób podał piłkę do Barelli. Barella zdobywał pierwszą bramkę w karierze głową. 172 centymetry, raczej niewysoki, powiedziałbym, pomocnik, chociaż chyba w starym dowodzie to byłby wzrost średni. Silva nie zdobył pierwszego z głowy. I to jest ciekawa historia, że to pierwszy gol Barelli głową, zresztą pamiętacie, Barella też pięknie zamknął akcję w meczu z Barceloną, kiedy skończyło się to wynikiem 3-3. Natomiast jeżeli chodzi o Inter, to powiem taką rzecz, bo kiedy Napoli i rzecz jasna Milan awansowały do 1/8 finału Ligi Mistrzów, a później do ćwierćfinałów, to ja powiedziałem, że jest to sukces włoskich trenerów, włoskich klubów i nie włoskich piłkarzy. Bo w Napoli w optymalnej jedenastce mamy dwóch Włochów, czyli Mereta i Di Lorenzo. Bo w drużynie Milanu mamy w optymalnej jedenastce dwóch Włochów, czyli Tonalego i Davide Calabrie. Natomiast Inter wczoraj wyszedł z obroną włoską, Bastoni, Acerbi i Darmian. Grali jeszcze w tej drużynie Nicolo Barella, to jest czwarty zawodnik. I mieliśmy jeszcze jednego Włocha. Szukam bardzo szybko, ale mam problemy, żeby to błyskawicznie ogarnąć. Mateusz chyba ci pomoże zaraz, bo tutaj mamy składy. Widzicie jeszcze Di Marco, brawo. Więc mamy pięciu Włochów. To jest anomalia. Na to narzeka Roberto Mancini, że okej, mamy drużynę w Lidze Mistrzów, mamy drużynę w Lidze Europy, w Lidze Konferencji Europy, ale tam jest niewiele Włochów. Więc mi się wydaje, że to jest istotne. Internacjonale. Wiecie, skąd się wzięła nazwa Internacjonale? Dlaczego Inter to Internacjonale? Dlatego, że Inter od początku budował swoją historię przede wszystkim na zawodnikach spoza Włoch. A Milan był takim klubem, powiedzmy, typowo włoskim, w którym występowało wielu włoskich piłkarzy i nawet internacjonale, jeżeli chodzi o kwestie Włochów, ale pochodzących z innych krajów. Więc to jest takie trochę arebur, tak, na odwrót, że Inter w tym sezonie jest najbardziej włoską drużyną spośród tych włoskich występujących w europejskich pucharach. Natomiast co do Simone Inzaghiego, bo ja muszę powiedzieć, że z jego ławki to permanentnie są wykręcane śruby. To Paulo Sousa tutaj przyjeżdżał oglądać mecze, kiedy Inzaghi miał kryzys i
No to dodajmy, tutaj dodajmy, Mateusz, jeszcze kontekst Paulo Sousy, dlatego że nawet zrobiono mu zdjęcie na kolacji w Mediolanie, niby ukryta kamera, a wiemy, że to wszystko, znaczy wiemy. My możemy rozmawiać o poważnych ludziach. Możemy. Chciałem cię zapytać, Mateusz, po pierwsze, czy to jest celowe, że zasłoniłeś tam za tobą te Road to Lisbona, bo rozumiem, że wszystko ma się kręcić wokół Calcio. Widziałem ten klip, że Calcio is back. To nie do Lizbony. Istanbul. W Lizbonie to Bayern. Stambuł. Racja, Stambuł. Okej, przepraszam. Ale przepraszam. Powiem ci jedną historię. Coś mnie martwi a propos tego Stambułu, dlatego że wiadomo, wrócą stare demony, natomiast trener Luciano Spalletti powiedział, i to jest takie dla kibiców Milanu, bym powiedział, mocno deprymujące, że umówi się z Guardiolą na turecką kawę. O proszę. Umówi się z Guardiolą na turecką kawę, a jak wiadomo, to Turcy nam przywieźli kawę do Europy, bo chcę wam powiedzieć, że pierwsza kawiarnia w Europie powstała w Wiedniu po Wiktorii Wiedeńskiej, w której Polacy też mieli udział, więc turecka kawa bardzo dobra, zresztą herbata turecka też znakomita. Pięknie zakręciłeś, że był polski wątek w tej Lidze Mistrzów, natomiast chciałem cię zapytać o Bastoniego, bo ja widziałem tylko skrót tego meczu, obszerny, ale jednak. Natomiast to zagranie Bastoniego, szczególnie do Dumfriesa, mnie zastanowiło, bo widziałem to na Mundialu, jak grali Holendrzy w meczu ze Stanami w jednej ósmej. Czy to było tak, że rzeczywiście te boki tam bardzo mocno w Interze chodziły? Bo ja widziałem też i Benfica na żywo, okej, w Łodzi przeciwko Dynamu Kijów, natomiast grali fantastycznie i ten Roger Schmidt rzeczywiście zrobił z nimi kapitalną robotę. Nawet wczoraj Michał Probierz w studio powiedział, nie, tam jest pewne zwycięstwo Benfiki i myślę, że też jakby wszyscy patrzyli na to, że Inter, mimo tego, co zrobił z Porto, no jednak przyjeżdżał tam na pewno nie w roli faworyta. Wyglądało z tego skrótu, że zagrali kapitalnie, że zneutralizowali wszystko to, co Benfica mogła mieć. Słuchaj, ludzie byli w szoku, ja oglądałem to w restauracji, gdzie było mnóstwo kibiców Interu i byli szokowani tym, w jaki sposób ta drużyna gra, bo ona miała tylko 5 minut kryzysu na początku drugiej połowy. Poza tym nie dała się zdominować fizycznie, grała piłką. Wiadomo, że przy Benfice trudno jest osiągnąć przewagę w posiadaniu piłki. Natomiast no Benfica też przegrała ostatni mecz z Porto. Ja zawsze uważam, że Liga Mistrzów zaczyna się w marcu, ewentualnie w kwietniu. Wcześniej, jeżeli chodzi o fazę grupową, to można wyjść z drugiego miejsca. Real Madryt to udowadniał, wychodził z drugich miejsc, a później zdobywał Ligę Mistrzów. I czasami można odnieść wrażenie, że ktoś, kto tak piłuje od fazy grupowej, gra kozacko, to w końcu wywróci się, czy w 1/8 finału, czy w ćwierćfinale, czy ewentualnie w półfinale. Natomiast powiem tak, Inzaghi przygotował swoich piłkarzy wspaniale do tego meczu i on jest trenerem pucharowym. On może zagrać w finale Coppa Italia, on może dojść do finału Ligi Mistrzów, dlaczego nie? On zdobywał puchar z Włoch, z Lazio, kiedy mieliśmy taką supremację Juventusu, wygrywał puchar z Interem już, zdobywał super puchary, typowy trener pucharowy. No właśnie, Mateusz, to w takim razie, jeśli chodzi o Inter, tutaj mecz zamknięty nie jest mimo wszystko. Myślę, że Michał Probierz mógł się mylić co do tego meczu, ale Benfica jeszcze powalczy w rewanżu. Ale przejdźmy do tematu mega ciekawego, czyli dzisiejszego meczu. My przy okazji ciebie pochwalimy za to, jakie obrazki nam nagrałeś, zmontowałeś i je zaraz wypuścimy. Piękny Mediolan, piękny San Siro, nie tylko z tego kadru. Natomiast czy Milan dzisiaj jest faworytem z Napoli po tym, jak było 4-0? Ma padać, a to oznacza, że kibice Milanu już wracają, bo Włosi są nieprawdopodobni pod tym kątem jakichś przewidywań, przesądów i tak dalej. Jak padało, to drużyna Sakiego demolowała Real Madrid 5-0. Jak padało, to zespół Ancelottiego wycierał podłogę Manchester United z Alexa Fergusona, zwyciężając 3-0 w drodze do finału Ligi Mistrzów w roku 2007. Więc ma padać koło godziny 20. To nie będzie piękny, słoneczny Mediolan, ale coś zupełnie innego. No i w tych strugach deszczu zobaczymy, jak sobie Milan poradzi. Ja powiem tak, wielkim błogosławieństwem Milanu jest fakt, że nie zagra Osimhen. Dlaczego? Dlatego, że brak tego piłkarza był kluczowy w tym, żeby pozwolić sobie na otwartą ofensywną grę w meczu, o którym wspomniałeś, a więc przeciwko Napoli na stadionie imienia Diego Armando Maradony, gdzie Milan wygrał 4-0, bo jak nie ma Osimhena, to możesz zaatakować i przy kontrach Napoli nie zostajesz na przykład 1-1 z tym napastnikiem albo 1-2, a Osimhen ma dynamit w nogach, jest w znakomitej dyspozycji. I jeszcze taka istotna rzecz, bo ostatnio powiedział we France Football, że analizował ze swoim trenerem Spallettim cały poprzedni sezon, zachowania, detale,
on ma 5 metrów przewagi nad swoimi przeciwnikami, tak mówi Osimhen, bo ma to kapitalne odejście, czyli jest błyskawiczny na pierwszych metrach. I jak nie będzie tego Osimhena, będzie Raspadori prawdopodobnie, który dobrze radzi sobie w Lidze Mistrzów, to Milan będzie mógł grać bardziej ofensywnie. Dla mnie symbolem ostatniego meczu, w którym Napoli przegrało z Milanem 0-4, jest to, jak Tonali naciska na Zielińskiego i odbiera mu piłkę. Podaje ją do boku i pada bramka Rafaela Leao. I ja myślę, że Milan pod wodzą Stefano Piolego pokazał jedną rzecz, że jest nowoczesną drużyną w ostatnich latach. Drużyną, powiedziałbym, na poziomie europejskim. Ma swoje deficyty, nie ma najlepszych piłkarzy, nie może rywalizować z tymi najlepszymi drużynami, ale stara się grać w sposób bardzo atrakcyjny. Oczywiście nie tak atrakcyjny jak Napoli, bo to nie jest piłka oparta na takiej dominacji pod kątem posiadania, strzałów i tak dalej, ale jednak jest to styl gry niewygodny dla rywali. Jeżeli Milan zagra w taki sposób w defensywie, jak przeciwko Tottenhamowi, tutaj na San Siro w 1/8 finału, to ja myślę, że ma szansę na zwycięstwo w tym spotkaniu. Natomiast problemem Milanu jest jednak to, że on przeciwko Napoli u siebie gra słabo. Jedno zwycięstwo na 8 ostatnich meczów i to pokazuje jednak pewną powtarzalność negatywną. Co do San Siro, które jest za moimi plecami, które też widzicie w tym kadrze z góry. To jest stadion, który został zbudowany po to, żeby tutaj Milan i Inter osiągały sukcesy też w europejskich pucharach. Cała historia Milanu, 7 tytułów, jeżeli chodzi o Puchar Europy, czy dzisiaj postrzeganą jako Ligę Mistrzów, to jest historia znakomitych występów w Europie. I moim zdaniem, jeżeli chodzi o te kwestie, to trzeba powiedzieć, że Milan ma w sobie coś magicznego w europejskich pucharach. To na pewno. Żebyście nie myśleli, że nasi goście w studiu będą tylko Mateusza słuchać, to Mateusz będzie dzisiaj z nami dlatego dłużej podczas tego łączenia, żebyśmy i my sobie pogadali. Natomiast te beauty shoty, które latały nagrane przez ciebie w Mediolanie, duża klasa, ale Napoli. Czy twoim zdaniem, Mateusz, Piotr Zieliński to jest taki piłkarz, kiedy przychodzi taka faza Ligi Mistrzów, który może się pokazać z tej najlepszej strony, bo za Eintrachtem wywalczony karny, wykorzystany karny, ale w tych wielkich meczach w Europie w sumie jeszcze go nie mieliśmy poza fazą grupową, no bo Napoli zazwyczaj 1/8 i do domu, na przykład z Barceloną. Tak, i no tak bywało wcześniej, że rzeczywiście, no to może być pierwszy mecz, który może rozbłysnąć. Piotrek tak naprawdę na takim poziomie, gdzie wszyscy już skupiają się tylko na tej Lidze Mistrzów, zostaje parę zespołów i wszyscy siłą rzeczy to oglądają, więc on ma wszystko tak jakby w swoich rękach, no ale to pewnie nie tylko od niego będzie zależało, tak jak mówimy, od całej dyspozycji Napoli, bo to jest dalej dwumecz, czyli to jest już dyspozycja dnia, dochodzi zawodników poszczególnych, na tym poziomie są bardzo wyrównane te proporcje zawodników tej samej klasy, także oczywiście jest jednym z paru, które no dzisiaj mogą rozkwitnąć. Jednym z, Mateusz wcześniej mówił o tym, że nie będzie Osimhena, a wy jak patrzycie na możliwości w ataku Napoli, to uważacie, że one są na przykład o połowę gorsze bez tego piłkarza? Trudno chyba takie konkretne proporcje do. No wiesz, nie chodzi mi o wskazywanie. No są wyraźnie, to jest jednak człowiek, który pewnie spokojnie znalazłby się w top 3 napastników za ten sezon. Pewnie jest Haaland i nie wiem, czy potem nie jest drugi właśnie zawodnik Napoli, więc to jest duża strata, ale też no to nie jest jedyny człowiek, który napędza Napoli, który gra ekscytująco. Ja oglądałem ich parę meczów w tym sezonie, to się po prostu chłonie. To jest taka drużyna, w której widać ogromną świeżość. Kvaratskhelia to jest kolejny zawodnik, który być może dzisiaj, to też jest ciekawe, jak się rozłożą proporcje poprzez nieobecność właśnie Osimhena, takiego skupienia się Milanu na którymś, czy rywala w tym przypadku Milanu, na konkretnym zawodniku, bo jednak jeśli masz ten duet Kvaratskhelia-Osimhen, no to masz dwóch ludzi, takich, których musisz absolutnie pilnować. Czekaj Maciek, bo tam jakieś problemy na Milanie. Zaczepiają. Co tam się dzieje? Pani się przyszła zapytać mnie, czy w ciągu dnia stadion jest zamknięty. Chyba jakaś turystka, natomiast chcę powiedzieć, że dosłownie przed chwilą też dwóch panów oferowało mi bilety do kupienia. A ty... To jest ciekawe, bo to raczej umiera na włoskich stadionach, który nie kupisz na przykład na mecz Juventusu, nie ma szans na jakiegoś konika. A wyprzedzając swoje pytanie, ja na akredytację dzisiaj dzięki uprzejmości naszej zaprzyjaźnionej stacji Polsatowi mogę się tutaj pojawić. Wiesz i wejdę co? Sobie na akredytację i zobaczy mecz. Nie pytałbym cię o to, bo przyzwyczaiłeś nas do tego, że sobie kupujesz często bilety na mecze za swoje własne, zarobione ciężko pieniądze. Natomiast ja muszę tu dodać, że... Ty uważasz naprawdę, że dziennikarze sportowi ciężko pracują? Nie, absolutnie.
Natomiast byłem na meczu, no właśnie prawie, na meczu Real Madrid. Na meczu, co to znaczy, że byłeś prawie? Na meczu, powiedz proszę, co znaczy być prawie na meczu? Byłem na meczu Real Madrid-Napoli w Madrycie, ale oglądałem ten mecz spod stadionu z baru. To był najboleśniejszy mecz, na jakim byłem, no bo nie mogę powiedzieć, że w nim faktycznie uczestniczyłem. No ale jak zobaczyłem już bilety u koników za 1000 zł w przeliczeniu, to stwierdziłem, okej, chyba się na to dzisiaj nie szarpniemy, bo jeszcze mecz Atletico był w planach. Ale jak wygrasz zakład ze Świętym, tak, to będziesz miał akurat idealnie na bilet wtedy. Wiesz co, ale to idzie na cele charytatywne, spokojnie. No to się ciągle zakładacie tylko? No co mecz, nie? Co kolejka? No wszystko można, nie? Się dzieje. Tu strzelka z Samuelem. Ale chcę wam powiedzieć taką rzecz a propos biletu. Samuel, trzeba iść w 5-10 minucie meczu, wtedy te ceny... A nie, no to, ale to byliśmy i uwierz mi, że nie było wtedy łatwo z tymi konikami. Poza tym nie chcemy nielegalnie kupować biletów, nie o to w tym chodzi. Natomiast jeśli... A do czego ty namawiasz? Natomiast Maciek, pytanie do ciebie. Czy Milan twoim zdaniem jest tak mocny po 4-0 z Napoli w lidze, że oni się dzisiaj ani nie zlękną, ani po prostu nie będą myśleli o tym, jak Napoli powstrzymać, tylko skupią się na swoich atutach w ofensywie i jakie one są, możesz nam rozwinąć. To nie jest kwestia tego, że po tym 4-0, bo patrzenie na tę rywalizację jednowymiarowo prowadzi do błędu. Mateusz mówił o statystykach, jakie ma Milan u siebie z Neapolem. I w teorii, jak na to popatrzysz, no to widać, że jest jakiś kłopot. No to nie jest kwestia tego, że czy Pioli znajdzie pomysł na Napoli, czy Napoli wpadnie na to, jak ograć Milan. Wiesz, że to jest dwumecz, więc Napoli może sobie grać w miarę bezpiecznie, bo wiedzą, że raczej rewanż od tego Osimena powinni mieć. Nie wiem, czy Mateusz to potwierdzasz, ale z tego, co czytałem, to wygląda na to, że na rewanż już ma być gotowy. No to też zmieni kapitalnie układ, bo dzisiaj Napoli będzie no, jakoś tam w ataku słabsze, bo też nie będzie mojego faworyta, jak mało grającego Simeone, bo cała historia syna Diego Simeone, tego tatuażu Ligi Mistrzów, tego jak on przeżywa każdego gola, każdy mecz w Lidze Mistrzów jest naprawdę fajna, chociaż ten Simeone czasami przypomina takiego napastnika, był kiedyś Maurizio Gans, to Mateusz na pewno pamięta, bo to łączył te San Siro, Maurizio Gans, i jak patrzę na te reakcje tego Simeone, jak on przeżywa każdą tę minutę, to granie w piłkę, to trochę mi się ten Gans przypomina. A klasowo to pewnie gdzieś podobna półka. Osimhen absolutnie fantastyczny zawodnik, jeśli chodzi o Milan. No, widziałem ich na żywo w tym sezonie w Londynie, ale nie było co zbierać z nich. Tam takie 0-3 dostali naprawdę bezdyskusyjne wtedy. I Leo mnie rozczarował, bo miałem takie pojęcie, że to jest jednak zawodnik, który będzie dużo znaczył. Na mundialu też ten Leo nic konkretnego nie zrobił, ale wciąż uważam, że to jest zawodnik z gigantycznym potencjałem. Pytanie, czy zostanie zawodnikiem z takim potencjałem, czy ktoś ten potencjał tak na dobre wydobędzie, bo oczywiście poprzedni sezon fantastyczny. Natomiast trudno tak jasno powiedzieć, kto będzie lepszy w tej parze, bo dzisiaj może być tak, że Milan ten mecz wygra świetnie, natomiast mamy jeszcze rewanż, ale pamiętajcie, że Napoli sobie radzi na tyle dobrze, że oni mają ostatnich 8 meczów wygranych na wyjazdach. Nie rozproszył cię ten śpiew ptaków? Dlaczego? Spod San Siro? Nie. Słuchaj, to jak komentujesz mecze, to Mateusz też ci potwierdzi. To czasami takie jaja się dzieją na dźwięku, a ty musisz komentować, myśleć i mówić i nie ma już. Słuchaj, w moim trzecim meczu z Turynu, tak a propos Włoch, pamiętam, jak przychodziłem do telewizji, to ktoś mnie ostrzegł i powiedział, pamiętaj, że zawsze na początku każdy młody musi przejść chrzest. Trzeci mecz robię, albo jakiś czwarty. Jestem w Turynie, Juventus gra z Realem Sociedad, w którym w ogóle grał Xabi Alonso. 4-2 wygrywa Juventus, ale w 10 minucie, mówię o tej historii, bo łączę się z kimś tutaj w meczykach też świetnie znanym, czyli z Januszem Basałajem, którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiam, bo to on 20 lat temu mnie ściągnął do telewizji. I w 10 minucie słyszę, że panowie sobie po polsku zaczynają opowiadać kawały. No jedne, co mogłem zrobić, to skręciłem dźwięk jakikolwiek, a ty, Mateusz, nie wiem, czy miałeś takie doświadczenie, ale wiesz, co to znaczy pewnie gadać do słuchawki, jak do patyka do mikrofonu, że nie słyszysz siebie, nie słyszysz stadionu, nie słyszysz nic. Koszmarne. W przerwie odkręciłem, dalej gadają. Więc zadzwoniłem wtedy do szefa sportu w TVP, czyli do pana Janusza Basała, i mówię, panie Januszu, jest taka sprawa, bo tu komentuję ten mecz, ale nie wiem, komu mam powiedzieć, bo ktoś tam coś mówi i pamiętam. Jechał wtedy samochodem i mówi, spokojnie, dojeżdżam do firmy, zaraz tam wpadnę lotem koszącym.
Druga połowa już spokojna. Wracam do telewizji i koledzy, tam w ogóle było 8 miejsc, w którym oni mogli sobie gadać. I koledzy montażyści, tak siedzę na montażu, jeden wali mnie w plecy i mówi, no młody, sprawdzaliśmy, czy się nie ugotujesz. Różne rzeczy bywają. Przepraszam za tę dygresję. Natomiast to a propos tych Włoch mi się skojarzyło. No oczywiście organizacja czasami jest, tak bym powiedział, średnia, więc trzeba się przygotować do takiego, bym powiedział, pracowania z trudnościami, które często są generowane na przykład przez panów, którzy tutaj obok hałasują. Ale chcę wam powiedzieć jedną rzecz związaną z Milanem jeszcze, bo Milan, który znalazł się w koszmarnym okresie swojej historii, wykluczony z Europy, zbagatelizowany w rozgrywkach ligowych, no, stający się pośmiewiskiem, wraca do stołu. Wraca w poprzednim sezonie i nie wychodzi z grupy w Lidze Mistrzów, chociaż ma znakomitą szansę w ostatnim meczu z Liverpoolem i nawet prowadzi 1-0. I Stefano Pioli powiedział takie zdanie, że bardzo trudno jest, i to wymaga czasu, zbudować mentalność. Bo chyba się zgodzimy, że w Lidze Mistrzów 1/8, ćwierćfinał, półfinał decyduje mentalność. Stąd mówimy o czymś takim jak madridismo. Oczywiście on ma w swojej drużynie Oliviera Giroud, który mnóstwo wygrał. Ma Zlatana Ibrahimowicza, który jest istotną częścią tej ekipy. Ma Kiera, który jest doświadczony. Ma zawodników głodnych i ambitnych jak Mike Maignan czy też Theo Hernandez. Jak Sandro Tonali, który się niezwykle rozwija. Ale na to potrzeba czasu. I wczoraj słuchałem takiej znakomitej wypowiedzi Alessandro Nesty, który bardzo kibicuje Milanowi, żeby Milan awansował do półfinału Ligi Mistrzów, żeby dotarł do Stambułu. I Nesta powiedział taką rzecz. Jak Milan wyglądał w tej najlepszej erze, kiedy zdobywał trofea, że treningi to była paląca się murawa. To był poziom meczów Ligi Mistrzów. Że kiedy on zdobył Ligę Mistrzów z Milanem w roku 2003, właściwie po tym, jak dołączył do tej drużyny bardzo szybko, to klepał go po plecach Galliani i mówił: Alessandro, ty jesteś takim kozakiem i jesteś jeszcze młodym piłkarzem, że na twoich plecach z tobą to my mamy obronę zabezpieczoną na kilkanaście najbliższych lat. I wiecie co? Następnego dnia Nesta jedzie autem i słucha radia, a tam informują: Milan wzmacnia obronę, Japs tam dołącza do drużyny Rossoneri. Adriano Galliani mówi, że obrona wymaga wzmocnień, żeby być konkurencyjnym w najbliższych latach. I on mówi: ja słucham tego radia, cholera, czyli ciągle presja, ciągle motywacja. I wydaje mi się, żeby zbudować coś takiego, trzeba mieć zasoby, więc trzeba przejść na inny stadion, żeby generować przychody na wyższym poziomie. I trzeba też zbudować u piłkarzy niezwykłą mentalność. A to jest bardzo trudne, żeby ci młodzi wchodzili do tej piłki na takim poziomie. I powiedział ciekawe zdanie, to jest bardzo symptomatyczne, prezydent Milanu. Gdy mam do wyboru co roku grać w ćwierćfinale Ligi Mistrzów albo zdobywać Mistrzostwo Włoch, wybieram ćwierćfinał Ligi Mistrzów. Bo to pieniądze, bo to prestiż, bo to doświadczenie dla piłkarzy, ale... bo to ciągłe przesiadywanie w elicie. Wiesz co, ale to co mówisz, to jest ciekawe, ale na pewno nie powiedziałby tego nikt z Neapolu, bo mam wrażenie, że tam ciśnienie na mistrzostwo, na to fetowanie jest niesamowite. Natomiast obiecałem sobie jakiś czas temu, że nie będę czytał prowokacyjnych, głupich czasem komentarzy z czatu, bo czasem się pojawią, ale jeden jest fantastyczny. Michał pisze, że Święty wygląda jak Marcin Najman pod stadionem Rakowa i to trzeba przyklasnąć faktycznie. Natomiast pisze też, że jeśli chodzi o Świętego, to wygląda jak Marek Kondrat w dniu świra przy koszeniu trawnika. To Clint Dempsey z kolei, więc faktycznie jest to ładne. Ja na pewno, ja mogę wyglądać jak każdy, ale nie jak Marcin Najman. Dobra, to mamy przyklepane w takim razie, albo i odklepane, natomiast ten plan amerykański, w którym nam się ty pokazujesz, jest naprawdę fantastyczny, czyli od kolan, cały San Siro, imponuje nam to, ale skończmy ten temat Milanu z Napoli, bo dzisiaj gra Real Madrid przede wszystkim, a Real Madrid to jest drużyna Ligi Mistrzów, więc na koniec każdego z was zapytam, od Mateusza zaczynając, typ na mecz, wynik Milanu z Napoli. To jest dwóch Mateuszy. Nie, mówię o tobie, tak. Wiesz co? Wydaje mi się, że to może być skromne zwycięstwo Milanu, ale skromne. Dobra. I wy? Co sądzicie? Czyli 1-0 stawiamy, tak? Mateusz Święcicki.
No, powiedz. 1-1. Ja też remis bramkowy bym powiedział. Bramkowy, nie wiem jaki, ale bramkowy, no. Zgodzę się z Mateuszem, że Milan to wygra niewielką pewnie różnicą. To z racji na to pewne okaleczenie ofensywne Napoli. Natomiast pamiętajcie też, że bo tutaj ta perspektywa, którą rzuca Mateusz, jest ciekawa, bo warto pamiętać o jednym. Liga włoska ligą włoską. Ale to jest Champions League, a oni nigdy w tych rozgrywkach ze sobą nie grali. I to jednak zrobi różnicę, kiedy wyjdą sobie na mecz i zamiast jakiejś normalnej ceremonii jest ćwierćfinał Ligi Mistrzów i będzie hymn, bo derby Mediolanu w Lidze Mistrzów też często wyglądały trochę inaczej niż te ich mecze ligowe, więc sądzę, że tutaj stawka, ta świadomość też może, natomiast w dwumeczu postawiłbym na Neapol. No, okay, to, jest no to ja mówię, że dzisiaj 2-0 Neapol. Maciek, pamiętasz jakim absurdem i bardzo dobrze, że skasowano, była ta zasada bramek zdobywanych na wyjeździe. No, ale to na San Siro nie miało sensu. A to jak można było do tego podchodzić na poważnie na San Siro, kiedy masz półfinał Ligi Mistrzów, chyba trener Cooper był wtedy szkoleniowcem Interu, dwukrotny finalista Ligi Mistrzów z Valencją, Amun Valencia. I powiem taką rzecz, że właśnie wtedy było 0-0 i 1-1. I co zadecydowała? Bramka zdobyta w meczu wyjazdowym przez Milan. No jaki mecz wyjazdowy, więc uważam, że skasowanie tej zasady było jedną z lepszych rzeczy. A co do Maćka, to taka moja osobista uwaga, bo kiedy byłem w gimnazjum jako kibic Walencji, muszę powiedzieć, że Maciek komentował jeden z najgorszych meczów w Walencji w historii, czyli przegrany mecz z Werderem. Z Werderem 0-2. Nelson Valdez. Jak ja go nie znosiłem, on wtedy zmasakrował Walencję. Pamiętam, na Mestalla byłem. A ty pamiętasz, kto sędziował ten mecz? Nie mów, że Wójcik. Nie, no. Bez przesady. Anders Frisk. I wracając z tego meczu, spotkałem Zbigniewa Bońka, bo miałem przesiadkę gdzieś chyba we Włoszech. I rozmawialiśmy chwilę o tym meczu i Boniek tak pokiwał głową i mówi, widziałem ten mecz, widziałem. Ale wiesz co, to wszystko przez Friska. Ja mówię, jak to przez Friska? Mówi, Walencja przegrała przez Friska. Ja mówię, przez Friska? Tam nie było żadnej dziwnej decyzji. Tak, tak, ale on denerwuje piłkarzy. Ale wiesz, że jemu Mourinho zakończył karierę, bo Mourinho szczuł na niego, że chyba Frisk wszedł do szatni Barcelony podczas takiego meczu Chelsea i Barca za Rijkaarda. Pamiętasz? Tak, tak, tak. I tam była afera duża. Zresztą no, wiemy, jak teraz Mourinho, co myśli o swoich czasach też w Madrycie, a propos tych zarzutów wobec Barcelony i tak dalej. To jest prawda, ale panowie, od ostatniego tygodnia jest tak dużo dyskusji o sędziach, że te przerywam ewidentnie. Nasz czat głosuje, który dzisiejszy mecz ogląda. Czy Real z Chelsea, czy Milan z Napoli? 51% Real Chelsea, 49% Milan Napoli, więc naprawdę to jest przeciekawe. No to że to kościół Realu Madryt w Polsce jest tak silny, ma tylu wyznawców. A mimo tego włoski hit, wiesz, tutaj idzie konkurencyjnie w naszej ankiecie. Dużo Polaków gra. Muszę coś jeszcze wtrącić a propos grupy kibiców Realu Madryt. Kiedyś wybrałem się w Polsce do kina, duża, bardzo duża sala kinowa, finał Ligi Mistrzów 2017, Real Madrid, Juventus i myślałem, że no nie wiem, będzie 70% do 30, 80 do 20, jeżeli chodzi o kibiców, i tam było tak, ja jedyny w koszulce Juventusu i wszyscy w koszulkach Realu Madrid. Ja sobie wtedy uświadomiłem, jaką oni mają siłę. Naprawdę przysięgam, byłem jedyną osobą w koszulce Juventusu. Bardzo duże polskie kino, bardzo duża sala, ja nie wiem, no 200-300 osób i sami pani Realu Madryt. No dlatego jak świetnie wiesz, wygląda. Komentowanie klasyków w Polsce to jest tak trochę zupełnie inna opowieść. Ale to hartuje, tu trzeba mieć, wiesz, tak, odporność taką. Zdecydowanie. Panowie, to zróbmy tak. Mateusz z nami jeszcze zostaje, jeśli chce na temat Realu, czy nie chce? Czy idzie zjeść? Tak, bo nie wiem, czy widziałeś ten filmik, ktoś wrzucił, jak Carlo Ancelotti reagował po meczu z Chelsea, po rewanżowym spotkaniu z Chelsea, kiedy mówił, że jest muerto, soy muerto, czyli jestem martwy. I powiedział, jak przeżyłem taki mecz, to znaczy, że będę nieśmiertelny. I nam się często wydaje, że Ancelotti to podchodzi do wszystkiego na luzie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie, on mówi, że się stresuje przed każdym meczem. Tak, tylko że on jest świetnym aktorem, bo on zakłada taką pozę, jak minę jak Buster Keaton, czyli przede wszystkim twardziera, który podczas meczu nie reaguje ekspresyjnie. No nie uśmiecha się, to prawda. Natomiast powiem wam, że to zżera piłka.
piłkarz żera. Wiecie dlaczego... Właśnie powiedział, wiesz co, mogłeś Mateusz nie usłyszeć, ale właśnie ty, Mati, powiedziałeś, że faktycznie Carlo Ancelotti się nawet nie uśmiecha. Była taka sytuacja, jak był trenerem Evertonu słynna, że to był jakiś mecz zimowy, że w trakcie meczu trzymał kubek z herbatą i zdobył bramkę Everton, on tylko sobie tak przechylił, tak. Ale... Wiesz, co mi się podoba? Jak Mateusz nie ma głosu, bo on musi oczywiście mówić i mówić, to Maciek opowiada historię o tym, że przechylał sobie kubek, a Mateusz Święcicki pod tym San Siro pokazuje chociaż to przechylanie kubka. Uczestnik dyskusji, fantastyczny. Ale, nie zauważyłeś, że to jest choroba komentatorów. Bo my jesteśmy zaprogramowani, Mateusz, my jesteśmy zaprogramowani na 45, serwa i 45. To nie może być inaczej, no. Dokładnie, poza tym ja uważam, że domeną komentatora jest to, ja się dwa razy zastanowię, zanim nic nie powiem. Ale jeszcze a propos Ancelottiego, bo wiadomo, że to byłoby piękne, mam wrażenie, podsumowanie kariery, gdyby w Stambule, gdyby w Stambule zdobył Ligę Mistrzów po tym, co wydarzyło się w roku 2005. Carlo Ancelotti, patrząc na to, w jaki sposób on zarządza zasobami piłkarskimi, moim zdaniem jest najlepszym gościem i gdybyśmy mieli poświęcić jakąś korporację niezwiązaną z piłką komuś, kto miałby przede wszystkim wydobywać z pracowników maksimum, byłby to Carlo Ancelotti. Dla mnie symbolem jest to, w jaki sposób gra Vinicius w erze Ancelottiego i jak gra wcześniej. I zwróćcie uwagę na to, że Ancelotti się świetnie dogaduje z młodymi piłkarzami. Ja często się spotykam na przykład w dziennikarstwie sportowym z takim mówieniem starszych dziennikarzy, że młodzi są B, że młodzi są z gruntu źli. Gdyby Ancelotti miał takie podejście do młodych piłkarzy, to co on by z nimi wygrał? I to jest takie dyskretne przywództwo, ale przywództwo bardzo inteligentne, bo on wie, że to jest zupełnie inne pokolenie zawodników. On wie, że to są zupełnie inni ludzie, ale on ich z góry nie deprecjonuje. Ma 63 lata. Fernando Santos ma 68. Daj Boże, żeby Carletto jeszcze pracował w tym zawodzie, bo jest potrzebny. Dlaczego? Dlatego, że w różnorodności siła. Mówiliście o Tuchelu, o tym, że on jest taki właśnie czasami nieznośny, że męczy piłkarzy na dłuższą metę. Mówiliście o Nagelsmannie. No to niech będzie ktoś taki jak Carlo Ancelotti z siwymi włosami na głowie i pokaże inną część futbolu. Moim zdaniem trener stworzony do prowadzenia wielkich misji. Tak jest. Bo Carletto jest... I różnica między trenerem a liderem jest taka, że lider zawsze każdego w swoim tym peletonie, w swojej grupie będzie chciał uczynić lepszym. O, i to jest piękna rzecz, której się chce chwycić. Uczynić lepszym, a mieliśmy w tamtym sezonie absolutne show, zaraz ci dolejemy wody, absolutne show Karima Benzemy, a w tym sezonie, jak oglądasz Mateusz Real Madryt, to kto jest taki faktycznie do wychwalenia, do uznania i do powiedzenia, że nie tylko na parkingu robi show. Parkingu. Mi się wydaje, że ciągle równą dobrą formę Luka Modric. On jest taki stabilny na tyle, że ciągle to tonuje według mnie ten cały Real i bez niego jakbyś go wyciągnął, no to kto tam jeden do jednego by wpadł i robił taką samą robotę z tym doświadczeniem. Młodzież wiadomo jest dobra, ja zawsze tam przychodzą mi przypadkowi zawodnicy, ale Luka póki ma formę, zdrowie przede wszystkim, to według mnie on ciągle to w tym obrębie środka trzyma to wszystko. To ciekawe co powiedziałeś, bo w sumie jakby wyciągnąć Krosa, to znajdziemy jakieś zastępstwo. Jak wyciągnęliśmy Casemiro, a właściwie Manchester United, twój klub go wyciągnął, no to też Tchouameni daje radę, chociaż nie na tym poziomie w niektórych meczach, ale daje radę. Ale Modricia? Faktycznie. Macie taką osobę, która mogłaby w Madrycie zastąpić? Madrycie. Generalnie Madryt tak projektuje swoją kadrę, że jak przyjdzie ten moment, że Krosa i Modricia zabraknie, to oni kłopotu mieć, jestem przekonany, nie będą. I pytanie jest raczej nie o środek, co się stanie, jak nie będzie Luki Modricia, który oczywiście artystą wielkim jest. Pytanie jest, co będzie z przodu, jak nie będzie Benzemy, bo on ostatnio, przypomnę, 7 goli w ostatnich 5 meczach i tak generalnie od pewnego czasu to... No widzieliśmy też, co się stało ostatnio w klasyku i ta dyskusja, którą przez lata mieliśmy, a czy to lepszy Robert, a czy lepszy Benzema, no to tak w tym momencie jest jednoznacznie rozstrzygana. W tym momencie lepszy Benzema, ale był moment, że był lepszy Robert, pewnie 2020 szczególnie. Tak, no tylko patrzymy na teraz, na ten sezon, kiedy mogą się spotkać, nie? No pewnie. Na aktualną formę gdzieś tam w powoli końcówce już karier jednego i drugiego. A jak słuchacie teraz doniesień mediów, że Jude Bellingham jednak bliżej Realu, bo Liverpool wypisuje się z tej walki, bo 130 milionów euro to jest chora kwota i za wysoka, to te informacje mogą być prawdziwe, że Liverpool nie jest w stanie, a Real tak?
To, że Liverpool nie będzie w stanie, to by mnie jakoś bardzo nie zdziwiło, ale też nie porównywałbym jakoś bardzo Jude'a Bellinghama do Luki Modricza, bo nie, to chyba dwaj różni piłkarze. Ale chyba dużo wskazuje na to, że faktycznie Jude'em Bellinghamem mógłby trafić do Realu, chociaż jeśli pamiętam te ostatnie transfery Realu, to one nie były chyba aż tak z wysokiej półki finansowej. Być może teraz będzie ich stać na to, żeby sobie wyłożyć większą kwotę. Pamiętaj, chcieli Mbappé i byli na to przygotowani. No tak, to panowie, też prawda. Pamiętajcie o tym, że Real Madryt jest drużyną, który w ostatnich 10 latach sprowadza średnio najmłodszych piłkarzy. Najmłodszych w Europie. Brawo, w pięciu najmocniejszych ligach europejskich. I nie ma przypadku w tym, w jaki sposób projektuje sobie klub Florentino Perez, który jest bezwzględny, jeżeli chodzi o zawodników. Mnie się to podoba. Dlaczego? Dlatego, że tam najważniejszy jest klub. Wiadomo, że być może pewien styl pożegnania, czy Ikera Casillasa, czy Raula Gonzaleza nie był najlepszy. Pewnie te taśmy, które opublikowano już kilkanaście miesięcy temu, gdzie tam Florentino się nieprzychylnie o pewnych zawodnikach wypowiadał, były bolesne, natomiast jest bezwzględny. I przykład Barcelony, tego w jaki sposób niektórzy piłkarze byli za długo trzymani, a zawsze kibice są z legendami, pokazuje, że często trzeba powiedzieć stop. I tu się mogę odbić do klubu, który dzisiaj zagra na tym stadionie, do Napoli. Bo mamy letnie mercato i kibice są wściekli, że odchodzi Koulibaly, przychodzi jakiś Kim, że odchodzi Lorenzo Insigne, urodzony w Neapolu. To już było wiadomo przez pół roku, że nie będzie piłkarzem tej drużyny, bo podpisał umowę w MLS. I odchodzi Dries Mertens. Przecież obok muralu Maradony mamy murale Ciro Mertensa. Kiedy Mertens odchodził, to jakaś firma wykupiła billboardy, gdzie go żegnała, gdzie mu dziękowała. Natomiast było fantastyczne zejście z budżetu płacowego, bo to trzy postaci, które dużo zarabiały i trzeba było przetrwać ten opór Neapolitańczyków, tę wściekłość. Mamy prezentację drużyny w Neapolu przed sezonem i Spalletti uspokaja kibiców, bo oni gwiżdżą na nowych piłkarzy przeciwko tej polityce transferowej klubu. I jaki jest z tego wniosek? Że jak jesteś człowiekiem zarządzającym klubem, to ty podejmujesz decyzję i nie słuchasz tak zwanego vox populi, bo często ten vox populi nie jest głosem bogów, czy głosem racjonalnym. I to jest dla mnie w piłce dzisiaj najważniejsze. Jak jesteś właścicielem klubu, to musisz często podejmować decyzje, które się nie spodobają publiczności i które często będą kończyły się atakiem na ciebie. A co do Realu i finansów, tak, oni mieli pieniądze na Kyliana Mbappé. W ostatnich latach nie wydawali tak dużo, dlatego że wiadomo, modernizują obiekt. A po co Realowi Madryt, najnowocześniejszy stadion na świecie? Po to, żeby rywalizować z klubami zarządzanymi przez państwa. Bo zwróćcie uwagę, że to jednak jest pewnego rodzaju, powiedziałbym, może nie niemoralne, ale niesprawiedliwe, że są kluby zarządzane de facto przez państwa. Bo tak jest z Manchesterem City i z Paris Saint-Germain, które mają prawie nieograniczone zasoby finansowe. I co mają robić te kluby, które funkcjonują normalnie w realiach finansowych? Mogą tylko modernizować obiekty, żeby jak najwięcej pieniędzy wyciskać z dnia meczowego i z innych eventów. I to robi Real Madryt, bo cały projekt nowego stadionu nie jest po to, żeby nam się lepiej siedziało na stanowiskach komentatorskich czy ludziom na tym stadionie, ale po to, żeby było więcej dusz i żeby było więcej pieniędzy. I dzięki temu Real Madryt będzie mógł co roku wydać, nie wiem, 100 milionów euro na nowego piłkarza. To ja wiem, że ta rywalizacja wejdzie też jeszcze w erę cyfrową, bo pytanie jest trochę też inne, Mateusz, bo my dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni do takiej piłki, jaką znamy, a cały czas wisi nam nad głową pytanie, jaka będzie przyszłość futbolu, bo dzisiaj 15-latkowie nie oglądają tych meczów po 90 minut, obejrzą sobie skrót i generalnie ich doświadczenie bycia kibicem danego klubu będzie całkowicie inne. Coś się w tym świecie cyfrowym, w tych metaversach też musi zacząć dziać. Tam są też przychody, które są jeszcze nieodkryte. Ale gdzieś ta piłka będzie się zmieniała. Nie musisz się, Maciek, obawiać, bo żeby młodzi ludzie oglądali piłkę, to misyjnie działa właśnie Święty i jest TikTokerem, regularnie wrzuca. Widziałem, słuchaj, ale powiem ci, że my, tak tutaj widzowie żartowali sobie na koło. Ja ci powiem, że Wołoszański, tak mi przyszło do głowy. Miałeś tak, opisywałeś historię, bo złapałem to gdzieś, ja nie mam TikToka, ale gdzieś to było na Facebooku, bo to chyba jakoś jest połączone. W każdym razie takiego to moja córka ogląda shortsy na YouTubie, tak. Gdzieś zrobiłeś taki filmik o N'Golo Kanté. Powiem ci, suspensik był taki, muzyczka podłożona, były zdjęcia i opowiedziałeś to tak, że z 2,5 minuty znałem tę historię, ale sam oglądałem. Także powiem ci Wołoszański gdzieś tam był. To jest nieprawdopodobne. Wołoszański, wojewódzki, ludzie kochani. Wojewódzki?
No, ja tu czytam jakieś te, w tych meczykach takie komentarze. Dajcie ludziom być tym, kim chcą być, czyli w moim przypadku nikim. Mateusz Święciński. Słuchaj, na pewno jesteś najbardziej znanym rezydentem, czy mieszkańcem byłym, czy pochodzącym. Jeżowego. Z Jeżowego, z Jeżowej nie chciałbym zrobić błędu. No. To już jest pewne. Ale mi się to podoba, ale to mi się naprawdę podoba, bo ja też często mówię o tym, że jestem z Olsztyny, chociaż od 25 lat tam nie mieszkam. No bo po prostu dlaczego mamy udawać? No? No wiadomo, natomiast po pierwsze, czy mogę już iść, bo zgłodniałem. Po drugie, mam pytanie do Mateusza. Słucham. Mateusz, czy podczas najważniejszego strzału twojego życia piłka ci zeszła? Nie, w tym przypadku nie. Serio. Serio. A to słychać. I grande, było widać. Grande. To było pytanie, ale oczywiście. Muszę ci powiedzieć, że to sobie odpalą nasi widzowie na YouTubie. Ktoś nagrywał wtedy już telefonem na stadionie ten mecz. I to nie zostało skasowane z YouTube'a. I słuchaj, jest taka jedna, bym powiedział, perspektywa z kamery, gdzie ten twój gol jest pokazany moim zdaniem lepiej niż w transmisji, coś obłędnego. Naprawdę, więc muszę powiedzieć, że ty dostarczyłeś kibicom w Poznaniu niezapomnianych emocji. Słuchaj, można zagrać 100 meczów w swojej karierze, można zagrać 200 meczów w swojej karierze, można zagrać 199 z 200 dobrych, a trzeba zagrać jeden dobry, który wszyscy zapamiętają. No to jest trochę case Sebastiana Mili, trochę case twojej bramki, tak, City. W ogóle teraz jak popatrzyłem na tym podglądzie, bardzo mi przypominasz Kubę Modera z wyglądu. Teraz się zorientowałem, że takie podobieństwo jest. Natomiast Kuba ty, do mnie. A wiesz, kogo ty przypominasz? Nie idźcie w tę stronę. Zostaw mnie. Zostaw Samuel. Mnie. Co tu się dzieje? Słuchaj, Mateusz, ja muszę ci przegadać. Muszę ci przegadać. Nie. Basta. Samuel, ty wyglądasz jak Jakub Kosecki. Plus 30 kilo. Mateusz, ja cię w tym naszym... Dobrze, że w ślizgów nie robisz, bo tutaj... W lipcu jest... Słuchaj, ja to tam Koseckiego komentowałem w reprezentacji Polski na Narodowym, także nie wiem, czy to jest takie złe porównanie. Ale plus 30 kilo już musiał swoje oczywiście dodać. Powiem ci tylko na sam koniec, że nasz zakład będzie przeze mnie wygrany, a nie przez ciebie i w lipcu to wszystko sprawdzimy. Natomiast co chcę powiedzieć, że wysłałem ci, żebyś tego zakładu nie wygrał, ale wysłałem ci naprawdę bardzo dobrą restaurację przy Duomo, ale taką, że wchodzisz do, nie jest to restauracja, wiesz, fancy, wykwintna i tak dalej, tylko wchodzisz do starszej pani, która gotuje ci obiad i masz rozwieszone tam pranie, masz tam chodzącego kota i tak dalej, i tak dalej. Fantastyczny włoski klimat. Znakomite miejsce. Ale pójdź i się przekonasz i się oczarujesz. W każdym razie Mateusz Święcicki niestety był z nami. Dziękuję pięknie. Święty, na koniec powiem ci tak, co Dida napisał. Dida napisał, że czeka z wielką ekscytacją na mecz Milanu z Napoli, bo będzie radość, pasja i łzy. No, powiem ci, dobre, tylko czyje łzy? No to właśnie, dobre pytanie. To jest pytanie otwarte. Mateusz Święcicki, prosto. A w ogóle Piotr Zieliński dzisiaj, jak wystąpi na boisku, to wyrówna liczbę meczów w Pucharze Europy Krzysztofa Warzychy. Trzy bramki ma do niego, to też jest bardzo ciekawe, że Warzycha miał 34 mecze. Chyba u nas jest tak, że Lewandowski pierwszy, drugi Piszczek, trzeci Szczęsny, później jest chyba Jerzy Dudek, więc Zielu, myślę, że tak jak w Neapolu zostanie, to spokojnie może nawet Piszcza dogonić w liczbie występów i zamiesów. A jeśli liczysz europejskie puchary, ale też eliminacje, to totalnie rządzi w czołówce tego zestawienia Michał Kucharczyk, o dziwo. Natomiast już zeszliśmy z tematu bardzo, więc... Słowo klucz eliminacji. Żegnamy Mediolan. Dzięki piękne, Mateusz. Ciao. I mam wrażenie, że to jest człowiek, który naprawdę energii ma niesamowicie dużo. Pośmialiśmy się trochę, ale lecimy jeszcze do tego meczu Realu z Chelsea, bo mam wrażenie, że jesteśmy w bardzo, bardzo ważnym momencie dla Chelsea, dlatego że Frank Lampard wraca niby na chwilę, a może na dłużej. Natomiast Frank Lampard może mieć pomysł na Real Madryt, czy tylko Real może sobie ten mecz przegrać jakąś głupią, idiotyczną stratą na przykład na początku meczu?
Wiesz tak, kiedy patrzę na Chelsea, na to jak zagrali z Wolverhampton, to mam wrażenie, że tą drużynę już tylko interesuje ewentualnie Liga Mistrzów, więc czy Frank Lampard może mieć pomysł na Real? Na pewno jakiś będzie miał. Jeśli sobie porównamy jako trenera Lamparda i Ancelottiego, no to tutaj dość jasna jest odpowiedź, na kogo korzyść to zestawienie by wypadało. Natomiast czasem Chelsea brało udział w takich paradoksalnych historiach. Tu się oczywiście przypomina przede wszystkim 2012 rok, jak za Roberto Di Matteo wygrali Ligę Mistrzów właśnie z trenerem tymczasowym. To nie jest zresztą jedyne zwycięstwo Chelsea. Właśnie z tych trenerów tymczasowych było sporo. Wygrywał Gus Hiddink, przecież Puchar Anglii wygrywał, dochodził do finału Ligi Mistrzów Avram Grant jako trener tymczasowy. No, myślę, że dużo większe wyzwanie jeszcze dla Lamparda w konfrontacji z Realem, biorąc pod uwagę, w jakim miejscu jest Chelsea, niż dla Tuchela był mecz mimo wszystko z Manchesterem City, bo obejmował Bayern, który był jednak drużyną wygrywającą masowo mecze w Lidze Mistrzów, więc może to być dla Chelsea z jednej strony taki mecz przykry, w którym zostaną rozbici, jeśli zagrają tak jak w Lidze. Ostatni mecz z Wolverhampton, powiedziałbym, wstydliwy dla tej drużyny, bo byli po prostu bardzo słabi. To nawet nie była taka historia z Chelsea związana, kiedy oni dużo kreowali, dużo strzelali, po prostu byli nieskuteczni, bo to był jeszcze częsty przypadek za kadencji Pottera. W przypadku meczu z Wolverhampton niewiele sytuacji, bardzo słabe spotkanie, porażka 0-1. Natomiast być może ta Liga Mistrzów jest takim tchnieniem jeszcze na końcówkę sezonu i czymś ciekawym dla tego zespołu. Ciekawy tekst w Timesie, zdaje się, na temat tego, że ta Chelsea z 2012 roku, okej, była z jednej strony w bardzo trudnym momencie, ale miała wielu liderów, bo to był Drogba, to był właśnie Frank Lampard, to był John Terry, on oczywiście w finale nie zagrał, pozował za czerwoną kartkę, ale też był z tą drużyną, był Petr Cech, więc naprawdę kilka takich wielkich postaci. Pytanie, czy tutaj w tym zespole, w którym było mnóstwo zmian, mnóstwo nowych twarzy, też się tacy ludzie objawią. Być może N'Golo Kante będzie kimś takim, wrócił już mecz z Liverpoolem, potem zagrał, wcześniej zagrał jeszcze za Aston Villą i mimo tej półrocznej przerwy, bo go nie było od sierpnia na boisku, to był najlepszym piłkarzem Chelsea w tych spotkaniach. Pytanie, czy jeszcze kogoś można mu dobrać właśnie też jako takiego człowieka, lidera tego zespołu. Mateo Kovacic to był taki piłkarz, który za kadencji tej pierwszej pełnej Lamparda był nawet wybierany piłkarzem sezonu w Chelsea i faktycznie wtedy prezentował się bardzo dobrze. Jestem też ciekaw tego tercetu ofensywnego, pewnie tercetu tak to będzie wyglądało. João Félix, wypożyczony przecież z Atletico Madryt, dla niego na pewno bardzo taki mecz prestiżowy, ważny. Nie wygrał żadnego meczu z Madrytem, znaczy z Realem, i nie strzelił bramki. Dlatego, w sześciu. Dlatego tym bardziej dla niego taki mecz może na przełamanie, ale z drugiej strony ta historia konfrontacji z Realem przykra. Kai Havertz, człowiek, który już na zawsze będzie w historii Chelsea, no bo zdobył bramkę w finale Ligi Mistrzów, ale to jest tak naprawdę jego najlepsze osiągnięcie, potem długo, długo nic. Jest najlepszym strzelcem w lidze Chelsea, ale to jest się 7 goli, mało. Właśnie analizowałem sobie, jak wyglądają strzelcy w Chelsea i tak naprawdę ten... Słucham? Źle. No bardzo źle, oczywiście. I ten Havertz jest jedynym piłkarzem, który potrafił złapać jakieś prawo serii, ale to nie było prawo serii, że 3 mecze z rzędu to gol, tylko raczej, że okej, co 2 tygodnie strzelę gole i tak mu się przez kilka tygodni udawało, ale tam nie ma tak naprawdę nikogo, kto weźmie to na siebie z przodu? No można było jeszcze sądzić, że będzie kimś takim Sterling, teraz też taki poszatkowany ostatnie tygodnie, bo miał problemy zdrowotne z Wolverhampton, tragiczny występ, ale to też jest taki człowiek, który pewnie może mieć spore zaufanie u Franka Lamparda i ewentualnie liczyć na występ też na Bernabeu. Tych zawodników jest tam wielu, bo moglibyśmy ich wymieniać. Jest przecież Mudryk, zgłoszony do Ligi Mistrzów zimą. Natomiast Aubameyanga, tak? Natomiast Aubameyanga, tak, więc Aubameyang na pewno nie zagra. Jest jeszcze Hakim Ziyech i Christian Pulisic, więc tych zawodników jest naprawdę sporo, ale nie ma takiego głównej postaci, na której mógłbyś opierać to strzelanie goli, no bo jeśli zobaczymy, że w Chelsea najlepszy strzelec w lidze ma 7 goli, jest nim Havertz, no to trochę mówi samo za siebie. I też pytanie, jak zestawi Frank Lampard linię obrony, bo zmienił trochę ustawienie. Była trójka środkowych obrońców w meczu z Wolverhampton, dwójka, bo to trójka też mówię za kadencję Grahama Pottera. Więc dużo pytań w kwestii Chelsea, jak Enzo Fernandez się zaprezentuje. Dla niego to też dopiero w Chelsea początki w Lidze Mistrzów, ale może on kimś takim właśnie wspólnie z N'Golo Kante i z Mateo Kovacicem będzie w środku boiska. Dużo pytań w kontekście tego zespołu, a odpowiedzi na razie są głównie negatywne. A propos Enzo Fernandeza, będziemy mieli na meczykach niedługo ciekawą sprawę związaną z nim. Nie będzie to wywiad z Enzo Fernandezem, ale będzie to
coś naprawdę spektakularnego, jak na połączenie polskiej piłki i Enzo. Natomiast jeśli chodzi o ostatni pop, pogadajmy o piłce. Możecie sobie odwinąć, zapraszamy, bo była tam też ponadczasowa, ciekawa dyskusja, chociażby ze Zbigniewem Bońkiem. To tam na początku programu Tomek Włodarczyk pokazał takie tezy, a raczej jajka niespodzianki z tezami w środku i trzeba było je obronić, więc wykorzystam ten manewr z Maćkiem i z Mateuszem i zacznę od Maćka. Dlaczego Chelsea awansuje w dwumeczu z Realem Madryt? Potem to samo pytanie do Mateusza, ale o Real. Jedyne logiczne uzasadnienie takiej tezy, dlatego że to jest piłka nożna. No, nie ma żadnych argumentów, które przemawiałyby za Chelsea. Klub jest prowadzony przez jakiegoś szalonego właściciela, który nie do końca jeszcze rozumie w ogóle, jaka to jest dyscyplina sportu i generalnie lubi się popisywać. Albo się wziął tam z przypadku, wziął się po części z przypadku po całej tej historii właścicielskiej. Natomiast ma jakieś dziwne wizje, które realizuje w taki sposób bardzo kompulsywny. W poniedziałek tak, we wtorek tak, więc to jest, jeżeli to jest jakiś styl zarządzania, to może inspirowany tylko Jesusem Hillem i Atletico Madryt kiedyś, czyli zmianami trenerskimi, zawodniczymi, jakimiś różnymi dziwnymi ruchami, które nie mają wiele wspólnego ze strukturą budowania klubu. To jest, dzisiaj Chelsea jest zaprzeczeniem Realu Madryt, czyli długofalowej wizji, czyli kadry budowane w jakiś sensowny sposób, czyli raczej tego, że niewiele zmian się robi zawodniczych. Jedyne, co ich łączy, to, że starają się ściągać młodych zawodników, ale na razie Realowi po prostu lepiej to wychodzi. Zobaczymy, jak w dłuższej perspektywie Chelsea na to wyjdzie. No tak, jaka będzie ta dłuższa perspektywa Chelsea? No kto ta Chelsea będzie prowadził i w jakim kierunku, jak to ma wyglądać, bo chyba nie jednak Frank Lampard. Nie, myślę, że nawet zwycięstwo w Lidze Mistrzów nie spowodowałoby, do którego jest bardzo, bardzo daleko, ale myślę, że i to by nawet nie spowodowało, że co, byłoby pewną kulturą klubu Chelsea, jak sobie to powtarzamy. Madryt 38 raz jest ćwierćfinale Puchary Europy, czy Ligi Mistrzów. Nikt nie grał więcej. Ostatnich 10 edycji Ligi Mistrzów to jest za każdym razem inny rywal i awans w ćwierćfinale. Więc jak popatrzycie na tabelę, że mają tam naprawdę potężną stratę w Lidze do Barcelony, więc temat mistrzostwa mają zamknięty tak naprawdę. To już było nawet po składzie, które ostatnio na Villarreal wystawiło. Dokładnie. To też, ja sobie zawsze przypominam Jerzego Dudka, który w czasach tej wielkiej, bardzo intensywnej rywalizacji, nie wiem, ile lat temu to było w Madrycie, kiedy rozmawialiśmy i on mi powiedział, wiesz co, to jest czasami tak, że jak jesteś w takim klubie jak Real Madryt, to trudno ci się mobilizować na mecze. Mówię, dlaczego? Mówi, dlatego, że to jest Real Madryt. Dlatego, że masz świadomość tego, że jesteś jednym z najlepszych piłkarzy na świecie, a nawet jeżeli ty osobiście nie, no to jesteś w klubie, który jest jednym z absolutnie najlepszych na świecie, więc nawet jak ty możesz mieć słabszy dzień, czy coś się innego dzieje, twoja jakość, twoje doświadczenie, twoje indywidualne umiejętności, taktyka mniej, ale technika i tego typu rzeczy po prostu będą przeważały w spotkaniach, szczególnie takich zwykłych ligowych. I nawet powiedział mi wtedy Jurek, że czasami zdarzało się, że oni wychodzili na klasyk nieskoncentrowani. Wie jak? Miliard ludzi ogląda ten mecz. Żyją tym dwa tygodnie wcześniej. A ty mówisz, że piłkarze potrafią wyjść nieskoncentrowani na taki mecz? On mówi, no tak, no bo jesteśmy tylko ludźmi. Po prostu bywało tak, że w przerwie się budziliśmy i pobudzaliśmy, bo chwileczkę, pamiętajcie, z kim gramy i o co gramy. Ale takie zwykłe ligowe granie, no po prostu wychodziłeś, klepałeś, wygrywałeś, dziękuję, do widzenia. Różnie bywa. Dlatego wydaje mi się, że jeżeli popatrzysz na dzisiaj na Madryt i na to, że oni mają świadomość tego, że w Lidze Mistrzów, że to są ich rozgrywki po prostu, to mimo całego szacunku do Chelsea, bo to mamy dwóch ostatnich zwycięzców Ligi Mistrzów, to w tej parze akurat 75-25 dla... Wszedłeś trochę na grunt madrycki, ale i tak zostawiam... Bo dajesz mi tezę, no to ci mówię, to tylko jedna odpowiedź jest taka, że to jest piłka nożna. No i tak, na logika może nie zadziałać. To prawda. Ale drużyna pucharowa, nie? Na maksa. No, to jest do tego... Przedtem sezon był chyba taki, że... Oni przegrywali tam jedną czy dwa z Manchesterem City. Były takie momenty, że wiedziałeś, że no chyba City było tak. Chelsea. No,
Paryż. Bo oglądałeś, że przegrywali, ale zostało te 10 minut i wiedziałeś, że coś się wydarzy. To nie było tak jednostronnie jak wczoraj, że Bayern zaraz odwróci po 1-2-0, a z Realem tak miałeś w tamtym sezonie. Tylko no, kiedyś też to się kończy. To jest, reasumując, to jest piłka nożna do końca. Nie? Nawet z Liverpoolem tak było w tym sezonie, nie? 0-2? Tak. I chyba 4-2? 5 ostatecznie. To pierwszy mecz jest na Bernabeu, to też jest taki mały minus w kontekście tak. tego odrabiania. No, ale tak samo może być właśnie. Niech ta Chelsea strzeli na 1-2, to wiesz, że 15 minut zostanie. No czekasz, coś się wydarzy. To prawda. Real Madryt to absolutnie klub ligomistrzowy. Dobrze, to w takim razie ja wam za dziś bardzo dziękuję i patrzę na czat, na ankietę, a tam cały czas 51%, 1000 głosów i 51% na oglądanie meczu Real Chelsea. 49 Milan Napoli, mogliśmy tam dać jakąś trzecią odpowiedź, bo myślę, że i fani jakichś serialów się, nie wśród naszych widzów. Myślę, że Ligę Mistrzów każdy będzie oglądał. Mateusz Możdżeń, Legia Warszawa w sumie, mogę tak o tobie powiedzieć. No, tak, w sumie tak. Tak. Rezerwy Legii Warszawa, Maciej Łuczak Meczyki. Dziękuję. I Maciej Iwański, TVP Sport. Dziękuję bardzo. Samuel Szczygielski, dziękuję pięknie. Był z nami Mateusz Święcicki. Piękne show z Mediolanu, także na sam koniec łapki w górę, suby jeszcze raz, kto nie dał. I widzimy się jutro w Poznaniu.